grupy czwartej, w którym żółto-czarni za niedługo podejmować będą drużynę Pawie Świdnik. Innymi słowy, lider kontra wicelider. Drodzy Państwo, w ramach kolejki poprzedniej drużyna naszych gości na swoim stadionie doznała porażki z Wisłą Dębica 1-2, tracąc drugą bramkę w dość bardzo późno, w 90 minucie, a więc dość pechowych okolicznościach. Natomiast w Chełmie Wieczysta Kraków nie pozostawiła złudzeń, zwyciężając miejscowych 2-0 po bramkach Michała Fidziukiewicza oraz Michała Pazdana. Było to 9 z rzędu zwycięstwo podopiecznych Sławomira Peszko. Dzięki tej wygranej udało się powiększyć przewagę nad drugą drużyną w tabeli, czyli Awią Świdnik, do 9 punktów. Drodzy Państwo, słów kilka o naszym dzisiejszym rywalu. Robotniczy Klub Sportowy Stal, bo taką pierwotnie nazwę nosił klub ze Świdnika, zadebiutował oficjalnie 1 maja 1952 roku w towarzyskim meczu ze Stalą FSC, czyli dzisiejszym Motorem Lublin. Starcie zakończyło się wygraną Świdniczan 3-2. Jakby więc nie licząc, klub ze Świdnika liczy sobie po 10 lat mniej niż żółto-czarni. Pierwszym sezonem, w którym zespół wystąpił pod dzisiejszą nazwą, był rok 1957. Dziś, jak wiadomo, żółto-niebiescy występują w trzeciej lidze, ale bardzo wielu kibiców Dumy Lotniczego Miasta pamięta, że przez lata Awia rywalizowała na drugoligowym froncie, czyli w dzisiejszym odpowiedniku pierwszej ligi. Trwało to dokładnie przez 21 sezonów. W tym czasie Świdniczanie awansowali również do ćwierćfinału Pucharu Polski w sezonie 1985-86. Jeśli więc ktoś miałby jakieś wątpliwości, czy Awia będzie, to raczej nie powinno ich być. Trenerem drużyny ze Świdnika jest Łukasz Mierzejewski. Bardzo dobrze znany były piłkarz Ekstraklasy, mający również na swoim koncie Mistrzostwa Europy reprezentacji Polski do lat 18 w 2001 roku. W Ekstraklasie rozegrał 220 meczów, w których uzyskał 13 bramek. Jeśli chodzi o statystykę meczów pomiędzy Wieczystą a Awią Świdnik, nie przedstawia się ona zbyt kolorowo. Otóż na 3 mecze padł 1 remis, a 2 razy górą byli piłkarze Awi Świdnik. Przypomnę, że w rundzie jesiennej tego sezonu Awia pokonała Wieczystą 3-1. Pytanie, czy żółto-czarny walec dziś wykona swoją robotę efektownie i efektywnie, czy też napotka na duży opór rywala, poznamy już za około 2 godziny. A tymczasem, drodzy Państwo, pora na przedstawienie składu obu drużyn. Drużyna naszych gości, Awia Świdnik. Kiedy w ubiegłym roku, pod koniec listopada, trzecia liga, grupa czwarta, zapadała w sen zimowy, wydawało się, że ta wiosna będzie niezwykle ekscytująca. Wieczysta Kraków, lider, miał tylko 3 punkty przewagi nad wiceliderem Awią Świdnik i zespół Świdnika miał lepszy bezpośredni mecz z żółto-czarnymi, ale to później, gdy wiosną, w marcu tego roku, dokładnie 3 tygodnie temu, rozpoczynała się runda wiosenna. Wszystko się to Awi Świdnik posypało. Na 3 pierwsze kolejki zespół z województwa lubelskiego przegrały 2 mecze. Wieczysta Kraków skorzystała z tej okazji swoje spotkanie.
spotkania wygrała i w tym momencie ma 9 punktów przewagi nad wiceliderem. Dzisiaj jest ta ostatnia szansa dla AWI, żeby włączyć się jeszcze w walkę o awans na poziom centralny. Tymczasem Wieczysta Kraków może powoli zamykać sezon w przypadku zwycięstwa. Zapraszamy Państwa na mecze trzeciej ligi grupy czwartej. Mecz kolejki, mecz rundy, mecz sezonu Wieczysta Kraków, AWIA Świdnik, reprezentacja CF Sport. Dzisiaj w składzie Julian Dulęba, Łukasz Sarlej i rozpoczynamy, proszę Państwa, tę transmisję jak zwykle od spraw organizacyjnych. Popatrzmy na to, w jakich składach wystąpią dzisiejsze zespoły. Rozpoczynamy od zespołu oczywiście gospodarzy, trener Sławomir Peszko, imponująca seria tego trenera. Dzisiaj wybrał taką jedenastkę. 26 w bramce, Patryk Letkiewicz, 3 to Jacek Góralski, 6 Rafał Pietrzak, 9 Michał Fidziukiewicz, 18 Manuel Torres, 21 Konrad Kasolik, 22 kapitan zespołu Michał Pazdan, 28 Szymon Koty, 45 Denys Faworow, 68 Tomasz Swędrowski i 97 Michał Trąbka. Skład AWI Świdnik. Łukasz Mierzejewski do boju wysyła z numerem 22 w bramce Tadeusz Grabowski, 3 Rafał Kursa, 4 Kamil Rozmus, 5 Rafał Dobrzyński, z 7 Wojciech Kalinowski, 8 to Bartłomiej Kafel, 10 Mateusz Stryjewski, z numerem 21 Jakub Zagórski, 27 to Mateusz Machała, 87 to Adrian Paluchowski, z numerem 97 Adrian Popiołek. Tak prezentuje się skład gości ze Świdnika, którzy, jak wspominałeś, już mają 9, a nie 3 punkty straty do lidera. Szybko się to wszystko potoczyło, no ale zobaczmy tabelę w takim razie, jak to wygląda w trzeciej lidze, grupie czwartej. Julian, czyń honory. Wieczysta na prowadzeniu, tak jak wspominałem, 9 punktów przewagi nad AWIĄ. Kiepski start rundy wiosennej w wykonaniu drużyny z województwa lubelskiego. Porażka z Krzyostrowiec Świętokrzyski, a także z Wisłoką Dębica sprawiła, że ta strata jest już naprawdę bardzo duża. 9 punktów to może być strata nie do odrobienia. Dziś ostatni gwizdek, żeby włączyć się do tego wyścigu. Natomiast Wieczysta niepokonana, Wieczysta, która nie traci bramek, Wieczysta pewnie wygrywa te spotkania. O, pewnie wygrywa przede wszystkim u siebie. Niezwykle imponująca seria żółto-czarnych na swoim stadionie w Krakowie przy ulicy Chałupnika. Prosty bilans. 10 meczów, 10 zwycięstw, 43 gole stracone, strzelone, 7 goli straconych. No i muszę Ci, Julian, zadać to bardzo trudne pytanie. Jak AWIA ma to zrobić, żeby jeszcze zostać w grze o awans do drugiej ligi? Mając na względzie to, że w dotychczasowych 3 spotkaniach na poziomie trzeciej ligi grupy czwartej drużyna ze Świdnika zdobyła 7 punktów, to widać, że mają patent na Wieczystą. Choćby to spotkanie latem, wygrane 3-1 w Świdniku przez miejscową AWIĘ, pokazuje, że Wieczysta jest do pokonania, ale od tego czasu wiele się zmieniło przy Chałupnika. Nie ma już trenera Musiała, jest Sławomir Peszko, który jeszcze nie przegrał, który zaledwie 2-krotnie zremisował, a u siebie Wieczysta jest niepokonana. Zatem będzie ciężko, ale liczymy na emocje. Niemniej jednak faworyt jest jasny. To Wieczysta Kraków. Może nam naprawdę zamknąć sezon dzisiaj Wieczysta Kraków. Wspominałeś o tych spotkaniach bezpośrednich pomiędzy tymi zespołami. No w tym mogą upatrywać bezstronni kibice, ale także oczywiście fani zespołu Świdnika. Szansy dla AWI w poprzednim sezonie tutaj na tym stadionie. AWIA zremisowała z Wieczystą 1-1, także nie przegrali, nie dali sobie zabrać wszystkich punktów. Następnie pod koniec ubiegłego sezonu w Świdniku wygrała 2-1 żółto-czarnymi, no a w piątej kolejce tego sezonu pokonała i to wyraźnie 3-1 Wieczystą Kraków. To był też taki mecz, w którym Wieczysta miała mało do powiedzenia, rzadko możemy mówić o takich spotkaniach. To wszystko jednak tylko teoria. Wieczysta Kraków jest rozpędzona, kontynuuje swoją fantastyczną serię. Trener Sławomir Peszko, który wygrywa mecz za meczem. To jest 11 zwycięstw, 2 remisy i 0 porażek w lidze. Sławomir Peszko przegrał tylko z Wieczystą Kraków w Pucharze Polski, ale to nie byle kogo miał za rywala, bo samego Piasta Gliwice. Julian, w czym upatrujesz tego sukcesu? Gdzie jest ten klucz? Tak młodego, dopiero niedoświadczonego trenera, który dopiero wszedł na ławkę rezerwową, jakim jest Sławomir Peszko. Jak on to robi? Atmosfera. Wydaje mi się, że to jest słowo klucz. Sławomir Peszko zna ten zespół doskonale. Ze strony piłkarskiej, ale też właśnie od strony trenera. Uczy się tego zawodu, ma za sobą sztab. Zawsze podkreśla, że sztab jest bardzo ważny. To jest klucz do sukcesu. Zgadzam się z Tobą absolutnie. Sławomir Peszko nie bierze wszystkich sukcesów tylko na swoje barki. Cały czas wspomina o tym, że ten sukces jest rzeczywiście sukcesem całego sztabu, nie tylko drużyny piłkarzy, ale także tych, którzy siedzą na ławce rezerwowej i odpowiadają za merytorykę.
posłuchajmy, proszę Państwa, teraz tego, co zawsze słuchamy przy rozpoczęciu meczów Wieczystej Kraków. Zbliża się już godzina 12, a więc zaraz dzwony miejscowego kościoła, a także hymny pana Janusza Malickiego. Na drużynie w różnych ligach już od rzeków do odboi. Na drużyna, co przyjeżdża na pasników, niech się boi. Hej, wieczysta, ukochany klubie nasz. Każdy mecz od piłki nożnej i wspaniale już na grasz. 82 lata już wieczysta w piłkę gra. Los rośnie się toczyły, dzisiaj wygrywa. Ukochamy swą drużynę i do pingwę myją. To był pan Janusz Malicki, nie tylko wykonawca, solista teraz, ale także autor słów hymnu Wieczystej Kraków. My już widzimy zespół Wieczystej i Awi na środku boiska. Za chwilę rozpoczyna się ten mecz, jak go określiłem we wstępie. Meczem kolejki, rundy sezonu. Chyba zgodzi się Julian, że no innych zespołów tutaj nie będziemy ze sobą zestawiać w takim hicie. Niewątpliwie, to jest hit sezonu. Ten mecz może zdefiniować kształt trzeciej ligi w przyszłym sezonie. Kto będzie na niej występował, a kto będzie grał szczebel wyżej. To jest mecz o wszystko dla Awi Świdnik, ale też ważny mecz dla Wieczystej Kraków. Jeszcze za plecami Awi punkty mniej. Siarka Tarnobrze, która gdzieś tam się czai, włączyć się do walki o awans, to zobaczymy dopiero w przyszłości. Mamy też sędziów tego spotkania. Przestawmy zatem trójkę arbitrów. Arbiter główny to Marcin Kochanek. Na liniach pomagać będą Jakub Konicki oraz Filip Fortuna. Skład sędziowski znany, składy obu drużyn już przedstawione, a zatem czekamy na pierwszy gwizdek. Skład sędziowski też nie byle jaki. Arbiter Marcin Kochanek to jest sędzia, który na co dzień sędziuje Ekstraklasę oraz pierwszą ligę. Sędzia, który lubi dawać dużo kartek, co najmniej jego średnia to aż 5 żółtych na spotkanie. My dzisiaj mamy nadzieję, że kartek będzie mniej, a goli jak najwięcej. Kapitanowie zespołów jeszcze przygotowani do wspólnego zdjęcia. Wszystko jest już gotowe i zaraz ruszamy z tym meczem, który już tak długo zapowiadamy we wstępie. Duża grupa też, kilkudziesięciu co najmniej kibiców, którzy przyjechali na ulicę, na stadion przy ulicy Chałupnika w Krakowie ze Świdnika. Są obecni kibice gości, no, wypełnione już prawie po same brzegi. Wydaje mi się, że już jest full, także jeżeli chodzi o fanów Wieczystej Kraków, ale także dużo bezstronnych kibiców, którzy przyjechali zobaczyć ten hit trzeciej ligi grupy czwartej. My też tutaj, proszę Państwa, widzieliśmy kilka naprawdę znanych, ciekawych twarzy na stadionie Wieczystej, ale tych nazwisk zdradzać nie będziemy. Możemy tylko powiedzieć, że naprawdę przyjechała tutaj Ekstraklasa, żeby zobaczyć, jak ten mecz się potoczy. Wieczysta Kraków, Awia Świdnik, wszystko jest już gotowe do tego, żeby ten mecz rozpocząć i ze środka boiska za chwilę piłkę na swoją połowę wycofa Trąbka. Kilka jeszcze tutaj spraw organizacyjnych ze strony sędziów. Arbiter boczny z naszej perspektywy zajmuje swoje miejsce, sprawdza arbiter główny gotowość obu bramkarzy. Jak mówił klasyk, zapinamy pasy i ruszamy z hitem trzeciej ligi grupy czwartej. Niewątpliwie tak, to będzie hit. Miejmy nadzieję, że będzie sporo pięknych trafień, sporo emocji. Zaczęli piłkarze Wieczystej Kraków. Po kolejne zwycięstwo, 11, po praktycznie zamknięcie tego sezonu. No to jest oczywiście cel Wieczystej Kraków. Awia będzie chciała to wszystko żółto-czarnym popsuć, żeby ciągle jeszcze być w grze o awans. Bardzo długo w trzeciej lidze Awia Świdnik. Jak dobrze pamiętam, jak patrzyłem statystyki, sezon 2004-2005 to był awans zespołu z Lotniczego Miasta na ten poziom i od tego momentu już 20 lat na poziomie trzeciej ligi. Cały czas z widokami na to, żeby gdzieś w pewnym momencie wejść wyżej. Będzie to jednak bardzo trudne w tym sezonie. Tak jest, chociaż w poprzednim to właśnie Awia była wiceliderem. Stal Stalowa Wola, która uzyskała awans na poziom drugoligowy, była pierwsza, rzecz jasna. Natomiast drugim zespołem była właśnie Awia przed Wieczystą. Widziukiewicz, podanie piłki w pole karne, wybija Kursa. Będzie okazja na to, by zagrozić po raz kolejny. Szymon Kot. Na pewno będziemy się też przyglądać Szymonowi Kotowi. Świetnie wyglądał w okresie przygotowawczym. Nowy nabytek Wieczystej Kraków, sprowadzony ze Starachowic.
ambitny, mobilny, skrzydłowy, strzelający już gole dla Wieczystej Kraków. Tak, były to gole w sparingach, dobra forma tego skrzydłowego, które niejako zastępuje dzisiaj pauzującego za żółte kartki Dawida Kiedrowicza. Dawid Kiedrowicz miał już 4 żółte kartoniki, stąd dzisiejsza absencja tego zawodnika pozyskanego latem z Legii. Gramy na połowie, Awi Świdnik, Michał Widżukiewicz tyłem do bramki, zagrywa do kota, lewa noga, zablokowany skrzydłowy Wieczystej, pierwszy stały fragment gry dla gospodarzy, to będzie rzut rożny, a jak rzut rożny z tej strony to oczywiście Rafał Pietrzak. Zmierzają w pole karne rośli zawodnicy Kasolik, Widziukiewicz, Pazdan. I na tego ostatniego na pewno będziemy musieli uważać piłkarze Awi w swoich szeregach obrony. Michał Pazdan ostatnio z golem w hełmie, fetowany też w szatni. Potem na social mediach Wieczystej można było to zobaczyć. Tymczasem Rafał Pietrzak, dośrodkowanie z rzutu rożnego. Pierwszy przy piłce jeden z zawodników Wieczystej. Jeszcze Michał Widziukiewicz na prawą stronę do Manuela Torresa. Lepszy strzelec Wieczystej Kraków to, proszę Państwa, skrzydłowy. Jesteśmy już w polu karnym, Awi będzie jeszcze jeden stały fragment gry i z tamtej strony też bić będzie tę piłkę Rafał Pietrzak. Zagrożenie pod bramką Awi, Świdnik nie ustępuje, drużyna Wieczystej będzie miała drugi stały fragment gry. Rafał Pietrzak po raz kolejny będzie dośrodkowywać, zapewne takie rozwiązanie zostanie przyjęte w drużynie Wieczystej Kraków. Jednak na krótko rozegrali tą piłkę zawodnicy trenera Peszko. Zamarkowanie do środkowania, zejście z piłką do środka, uderzenie. Piłka po rykoszecie opuszcza boisko i będzie kolejny stały fragment gry. Nie odpuszczają zawodnicy Wieczystej od początku. Ofensywnie atakują, odważnie rozgrywając te pierwsze minuty. Trzecia minuta, skończyła się czasu gry i już trzeci rzut rożny dla Wieczystej Kraków. Pełne ręce, nogi roboty Rafała Pietrzaka w tym momencie z rzutów rożnych. 2-3, zagrane na krótko, teraz też dośrodkowanie w pole karne. Fidziukiewicz najbliżej, jeszcze Michał Pazdan miał szansę dojść do tej piłki, zamykając całą akcję przy prawym słupku bramki Tadeusza Grabowskiego. Minął się jednak z piłką były reprezentant Polski, ale proszę zobaczyć, zagrana piłka na połowę Wieczystej i od razu przy piłce gospodarze. Teraz futbolówka uciekła i swoją pierwszą akcję ofensywną prawdopodobnie rozpoczną piłkarze Awi. Natychmiastowo wznowił Grabowski, chciał wykorzystać jeszcze powracających piłkarzy Wieczystej. To, że nie odbudowali tego ustawienia bazowego od autu, rozpocznie grający z numerem 5 Rafał Dobrzyński. Zgranie do środka, niecelnie piłkarze Awi. Fidziukiewicz nie był w stanie przejąć tej piłki. Zaatakowany agresywnie przez Rafała Kursę, teraz wyblok Michała Pazdana. I w ataku pozycyjnym Wieczysta Kraków. Na pewno będą grać na to piłkarze trenera Sławomira Peszki, żeby utrzymać ten fantastyczny bilans w meczach u siebie. 10 meczów, 10 zwycięstw. Bardzo rzadko przegrywają na tym boisku piłkarze z Krakowa w poprzednim sezonie. Wisłoka Dębica była tym zespołem, która pokonała Wieczystą. Teraz środkowanie w pole karne. Tadeusz Grabowski na 5 metrze, czujny, wyłapuje tę wrzutkę. Dobre wznowienie, podanie do Stryjewskiego, napędza tą akcję. Stryjewski, podanie piłki w pole karne. Tu musiała być dobra, skuteczna interwencja Kasolika. Już Wieczysta przejmuje piłkę i rozgrywa. Bardzo spokojnie Kasolik też nie wybijał Wieczystej futbolówki, zagrał do najbliższego, nie pozbywał się piłki. Faul na połowie Wieczystej. Manuel Torres ucierpiał w tym starciu z Kamilem Rozmusem. 6 minuta tego spotkania, jak na razie widać, że oba zespoły ofensywnie, Awia szuka tych zagrań zaraz po wznowieniu. Chce zaskoczyć Wieczystą szybkimi kontratakami. Te fazy przejściowe mogą być kluczowe dla losów tego spotkania. Michał Pazdan. Kapitan zespołu Wieczystej Kraków. W parze z Kasolikiem na środku obrony. Diagonalna piłka na Szymona Kota. Dobrze skleił skrzydłowy Wieczystej Kraków Szymon Kot. Płaskie dośrodkowanie. Wbijają piłkarze Awi. Jest tam Dobrzyński. Popiołek, zagranie do Stryjewskiego.
ale szybko odzyskuje piłkę Wieczysta Kraków. Rafał Pietrzak do Fidziukiewicza. Kot daje do środka. Rozgrywają to piłkarze Wieczystej z lewej strony przez środek na prawą. Tam jest Torres i Denis Faworow. Ten pierwszy ścina do środka. Nie widzi okazji, żeby zagrać. Wchodzi w dribbling to, co lubi Torres z Wojciechem Kalinowskim. Aut dla gospodarzy. Łukasz Mierzejewski był przed momentem na naszych ekranach. Pięciokrotny reprezentant Polski. Mieli okazję spotkać się w reprezentacji Polski Sławomir Peszko oraz Łukasz Mierzejewski. Torres dośrodkowanie piłki. Michał Fidziukiewicz, zostaje piłka pod nogami piłkarzy Wieczystej. Rafał Pietrzak bardzo wysoko, bardzo niecelnie, nieudane to zagranie Pietrzaka. Piłka wyszła, co sygnalizuje nam arbiter boczny. Nie najlepsze dośrodkowanie, zbyt mocno podniesiona ta piłka. Nie było odpowiedniej rotacji w tym dośrodkowaniu i rozpocznie z 5 metra. Tadeusz Grabowski, ławka rezerwowych AWI, była przed momentem widoczna do dyspozycji trenera Mierzejewskiego. Są choćby Rudolf, Sobieszczyk, Zając, Pleskacz, Szczygieł, Galara, Rak, Mykytyn oraz Maj. A jeżeli chodzi o Wieczystą Kraków, jesteśmy też Państwu winni tę informację. Bartosz Plewka, rezerwowy bramkarz, do tego Skrobański, Bąk, Pakulski, Mak, Danielak, Krzywiecki, Jankowski i Łysiak. Imponujące nazwiska piłkarzy, którzy dopiero czekają na swoją szansę, żeby wejść na boisko w tym meczu. 8 minut. Na razie bez żadnych sytuacji bramkowych. Optyczna przewaga Wieczystej Kraków. Rzadko przy piłce, a w Jaświnie głównie gramy na połowie zespołu gości, których prowadzi oczywiście trener Łukasz Mierzejewski. Też znane nazwisko. Stracił piłkę w środku boiska Szymon Kot. Popiołek do lewej strony. Dynamiczna akcja AWI Świdnik. Blisko jednak dwóch rywali. Popracowali na rzecz odbioru piłki wspólnie. Faworow wraz z Góralskim. Od autu rozpocznie Awia. Rozmus. Dobrze, na wyprzedzenie Kasolik. Wycofanie piłki do Dobrzyńskiego. Nie presuje, Wieczysta Kraków pozwala rozgrywać piłkarzom AWI na swojej połowie. Teraz Michał Fidziukiewicz, ruszył Szymon Kot. Spróbował zaskoczyć Grabowskiego, Fidziukiewicz zmusił go do długiej piłki. Pas dan, ale przejmują znowu zawodnicy AWI. Kafel w środku, stracił piłkę Fidziukiewicz. Jeszcze próbują zawodnicy Wieczystej. Bardzo dobrze, Góralski odebrał tą piłkę. Jacek Góralski przy piłce. Podanie piłki do swę drogę. Ta piłka w akcji, ale łapie Grabowski. A sędzia Kochanek wraca do tej sytuacji sprzed pola karnego. Z fały Jacka Góralskiego. Tutaj szansa Swędrowskiego. W ostatniej chwili wybija mu piłkę jeden z zawodników AWI. No i to wejście Jacka Góralskiego zdecydowane na faul z perspektywy sędziego Kochanka. Odrzutu sędziowskiego jednak sędzia i piłka w rękach Grabowskiego. Dwa mecze przegrane na 3 AWI. Krzyżostrowiec 0-1, a potem porażka także z Wisłoką Dębica 2-1. Jedyne zwycięstwo w tej rundzie AWI to też ciężki mecz w Tarnowie z Unią 3-2. No i czwarta kolejka od razu. To najtrudniejsze z możliwych spotkanie w trzeciej lidze, grupie czwartej, a więc wyjazd na Wieczystą. Zdecydowanie tak. To jest spotkanie, które będzie miało bardzo duże znaczenie dla AWI Świdnik. To jest ostatni moment na to, by włączyć się do walki z Wieczystą. Nawet przy korzystnym wyniku ta strata punktowa będzie znacząca. No to absolutnie już nie ma mowy o żadnym marginesie błędu. Wykorzystała go AWIA na samym początku rundy. Letkiewicz oczywiście bez problemów. Wieczysta też powoli, ale skutecznie rozpędza się w tej rundzie. Bardzo trudny mecz w Skawinie na inaugurację rundy wiosennej z Wiślanami. Wygrany tylko, można powiedzieć, 1-0. Po bardzo trudnym meczu Wiślanie też naprawdę wysoko postawili poprzeczkę w tym spotkaniu. Może to nie był mecz bardzo ładny dla oka, ale na pewno trudny dla Wieczystej.
Potem wydawałoby się dość łatwa przeprawa z Garbarnią, 4-0, ale te bramki padały dopiero w drugiej połowie i ostatnio w Chełmie 2-0, tymczasem Avia Letkiewicz, krótki słupek, miał blisko Patryk Letkiewicz i ta interwencja między innymi dlatego była skuteczna. Zaskoczyli z dystansu piłkarze Avi. Bardzo dobra akcja, przymierzył Paluchowski, dobre uderzenie, dobra interwencja też Letkiewicza. Spójrzmy na to z tej perspektywy, piłka zmierzała do bramki Letkiewicza. Musiał tutaj wykazać się czujnością młody golkiper Wieczystej Kraków, jeden z dwóch młodzieżowców w podstawowej jedenastce Wieczystej. Na bramkarza jako młodzieżowca stawiają Wieczystej Kraków. To nie koniec ofensywnej akcji Avi. Jesteśmy pod polem karnym Letkiewicza cały czas. Dośrodkowanie rzutu rożnego. Krótki słupek. Próbował tam Kursa, ale wybijają obrońcy Wieczystej Kraków po raz pierwszy, chociaż na chwilę, zamknięci w swoim polu karnym gospodarze. Pierwsza taka ofensywna eskapada drużyny ze Świdnika. Niesygnalizowany był ten strzał w kierunku bramki Letkiewicza, rozgrzany już ewidentnie, wypożyczony z Wisły Kraków, bramkarz Wieczystej. Długie zagranie piłki w kierunku Kalinowskiego, zbiera tą piłkę Stryjewski. Jest już w polu karnym Stryjewski, atakowany tam przez Kasolika, drugi rzut rożny w tym spotkaniu dla Avi Świdnik, chociaż jest, pretensje są ze strony piłkarzy Wieczystej Kraków, ale ta decyzja oczywiście nie będzie zmieniona, aż Wojciech Kalinowski podąża po futbolówkę, żeby wykonać ten stały fragment gry. Trochę więcej animuszu w tych drugich 10 minutach tego spotkania po stronie zawodników trenera Łukasza Mierzejewskiego. No to zobaczmy. Kolejny rzut rożny, tym razem na środek, wybija Faworow, świetnie grający w powietrzu, ale piłka zostaje pod nogami zawodników Avi. Kolejne dośrodkowanie już dużo, dużo gorsze niż te wcześniejsze. Z piątego metra rozpocznie Patryk Letkiewicz. Zdecyduje się tym razem na długie zagranie piłki. A my witamy już na naszej transmisji prawie że 4,5 tysiąca kibiców, którzy oglądają z nami to spotkanie. Świetnie, że transmisja leci kilkoma kamerami. No pewnie, że świetnie. Możecie się w takim razie odwdzięczyć zasięgami dla nas, a więc wszelkiego rodzaju łapkami, udostępnianiami tej transmisji po to, żebyśmy docierali do największego grona, jak największego grona kibiców. Bardzo dziękujemy i oglądamy dalej to spotkanie, które może na razie nie porywa, ale zapowiada się naprawdę ciekawie. Dobrzyński. Kursa. Spokojnie stara rozgrywać się Avia Świdnik. Zagórski, dobra akcja na jeden kontakt. Paluchowski. Dobrze, Kasolik kontrolował to wszystko, zagrywając do Letkiewicza. Ten natychmiastowo w kierunku Manuela Torresa. Faulował Wojciech Kalinowski. Denys Faworow był nieprzepisowo zatrzymywany w tej akcji. 15 minuta dobiega końca. Ten pierwszy kwadrans, powiedziałbym, że te pierwsze minuty, to otwarcie było bardzo dobre. Teraz już jest ta gra spokojniejsza, bardziej wyważona. Zawodnicy obu drużyn starają się rozgrywać w ataku pozycyjnym, ale te pierwsze minuty były naprawdę dobre w wykonaniu Wieczystej Kraków. Tak jest, ewidentnie widać tutaj przewagę Wieczystej. Na razie nie ma tutaj jakichś większych konkretów. Ten jeden celny strzał na razie po stronie Avi Świdnik. Tak nieśmiało na razie ten mecz nam się rozgrywa. Nieśmiało też trochę Wieczysta Kraków, jak na pierwszej randce. Tak to trochę wygląda, ale jak to w życiu, mamy nadzieję, że pójdzie z górki. Będzie, nabierze ten mecz rumieńców, na to liczymy, tylko 15 minut na rozgrzewkę, mamy to już za sobą, możemy przejść do konkretów, ten apel oczywiście do obu zespołów. Wypowiedziałeś ostatnio nazwisko Adriana Paluchowskiego, można było wręcz o nim zapomnieć. Na razie w tym spotkaniu czający się gdzieś między Pazdanem i Kasolikiem najlepszy strzelec Avi Świdnik z 11 golami na koncie. O nim może zaraz, bo już Szymon Gott gotowy do wykonania rzutu wolnego. Michał Trąbka. Przepraszam, Trąbka. Na 16 metrze zawodnicy Avi i Wieczystej. Jednoosobowy mur po stronie gości. Dośrodkowuje Trąbka na 11 metr. Wybijają piłkarze ze Świdnika. Oddala zagrożenie Bartłomiej Kafel, wybijając piłkę na połowę Wieczystej Kraków. Został w asekuracji Jacek Góralski. Wrócił już na swoją nominalną pozycję Michał Pazdan, który jest właśnie przy piłce.
wspomniałeś o Paluchowskim, warto też nadmienić, że w drużynie Awi Świdnik są naprawdę bardzo doświadczeni gracze, których możemy kojarzyć z poziomem Ekstraklasy, jak choćby nieobecny dziś kontuzjowany Patryk Małecki. Ale Awia też dysponuje naprawdę silną, dobrą kadrą, jak na realia trzecioligowe. Pazdan! Powiedziałeś o kontuzjowanym Małeckim, oprócz niego w zespole Awi nie może dzisiaj wystąpić Marcel Myszka, Patryk Drozd i Wojciech Białek i pewnie tego ostatniego nazwiska najbardziej żal kibicom, to drugi najlepszy strzelec, skoro mówiliśmy o tych, którzy trafiają do bramki po stronie Awi, 6 goli Wojciecha Białka w tym sezonie dla Awi Świdnik. Faulowany Swędrowski, będzie kolejny stały fragment gry, wspominałeś o Białku, to jest boiskowy weteran, a my jeszcze raz będziemy mogli zobaczyć ten faul Rafała Kursy. Wyraźnie spóźniony stoper, Awi Świdnik ratował się przewinieniem. No ja się zastanawiam, czy to już jest odległość, z której można uderzać na bramkę Tadeusza Grabowskiego. Jest przygotowany Rafał Pietrzak, jest także Michał Trąbka z ochotą na to, żeby wykonać ten rzut wolny. To patrzymy, bo tutaj może być bardzo ciekawie. Poprawia jeszcze mury. Tadeusz Grabowski zajmuje miejsce na linii. Ostatnie podskoki, rozgrzewka. Być może przed interwencją. Trąbka przy piłce, proste podbicie i prosto w mur. Michał Trąbka, ale to nie koniec akcji. Jeszcze dla Wieczystej zablokowany strzał. Widziukiewicz! Otwiera wynik spotkania w Krakowie. Złapał bezpańską piłkę na 5 metrze. Nie zdążył Tadeusz Grabowski. I Widziukiewicz głową trafia do siatki Awi, 1-0. 18 minuta tego spotkania, Awia Świdnik przegrywa z Wieczystą Kraków. Pierwsze trafienie w tym spotkaniu, kto? Michał Widziukiewicz zastąpił fantastycznie Macieja Jankowskiego na wiosnę. Świetna okazja dla tego snajpera, wykorzystana. Wykorzystał ten moment, wykorzystał tą lukę i to było bardzo dobre rozwiązanie. Oglądamy w mury Trąbka, ale przytomnie dopadł do piłki. Zablokowany strzał Swędrowskiego i przytomnie tam, gdzie być powinien był Michał Fidziukiewicz na 5 metrze. Nie mógł już wiele zrobić. Tadeusz Grabowski wyskoczył z takim pajacykiem przed Fidziukiewicza. Bramkarz Awi Świdnik, ale to była naprawdę prosta sytuacja dla właśnie Fidziukiewicza i strzela napastnik Wieczystej Kraków, swoją 9. bramkę w zespole w tym sezonie. Drugi najskuteczniejszy zawodnik Wieczystej w tym sezonie, a Awia Świdnik musi gonić, Awia Świdnik musi się otworzyć, a Wieczysta komfortowo zaczyna to spotkanie. Kasolik. Trudno. Dobrze wygląda w tych pojedynkach powietrznych. Kasolik, zagranie piłki w pole karne, wychodzi z bramki Letkiewicz. Bardzo dobrze, czujnie na przedpolu Patryk Letkiewicz. Ta prostopadła piłka do Adriana Paluchowskiego mogła naprawdę wyrządzić sporo problemów, ale Letkiewicz był na posterunku. Wydawało się, że Awia wszystko to kontroluje, nie było zbyt poważnych sytuacji dla Wieczystej Kraków, ale to wszystko było aktualne właśnie do tej 18 minuty. I Michał Fidziukiewicz goni Jankowskiego i goni Torresa. 10 bramek Macieja Jankowskiego, 13 Torresa w tym sezonie, a 9 raz trafił do siatki. W aktualnych rozgrywkach Michał Fidziukiewicz. To nie był łatwy początek na pewno dla Michała Fidziukiewicza w Wieczystej Kraków. O tym możemy porozmawiać długo. Michał Fidziukiewicz goli nie strzelał. Mówiono o tym, że zbyt wolny, że nie ma takiej zwrotności, że nie strzela tak jak strzelał w Polonii Warszawa przecież, szczebel wyżej. No ale potem powoli, jak to z napastnikami bywa, są czasem trochę jak keczup. Jak już poleci, to leci. I tak jest w przypadku też właśnie Fidziukiewicza, który wyrasta może już nie na dublera, może na napastnika, który przy problemach zdrowotnych Jankowskiego będzie tym numerem jeden w Wieczystej. Zobaczymy. Faworow. Zagranie do Trąbki. Szeroko ustawiony przy linii jest Manuel Torres. Torres zamarkował dośrodkowanie. Podanie piłki do Faworowa. Dwójkowa akcja. Bardzo dobre podanie wydawało się w pierwszym momencie do Torresa, ale za mocne. Dobrze ustawiona defensywa Awi Świdnik wybija piłkę. Natychmiastowo wznowili od autu gracze Awi, ale bardzo dobrze też interweniował Michał Pazdan. Nieustawieni teraz w obronie do końca są piłkarze ze Świdnika. Może to Wieczysta Kraków wykorzystać. Rafał Pietrzak otrzymał piłkę od Swędrowskiego. Jest na lewej Pietrzak, jest do niego Swędrowski. Nie najlepsze to zagranie byłego zawodnika Ruchu Chorzów. Skorzystał z tego Wojciech Kalinowski.
wirtualna tabela. 53 punkty Wieczystej Kraków, 41 Awiś Świdnik, a więc 12 oczek przewagi nad zespołem trenera Łukasza Mierzejewskiego i 13 nad Siarką w tym momencie. Oczywiście Siarka jeszcze swój mecz w tej kolejce rozegra. Może nastąpić przetasowanie na miejscach 2 i 3 między zespołami z Tarnobrzega i ze Świdnika. Gramy dalej, nie ma mowy o przewinieniu. Kasolik wycofuje do Letkiewicza. Odbudowuje się już tutaj ustawienie bazowe Wieczystej Kraków. Kasolik jako ten rozgrywający stoper jest naprawdę wartością dodaną. Ta dwójka w linii obrony, Pazdan, Kasolik, to jest naprawdę duet, który sprawia, że Letkiewicz nie ma tak wiele pracy na wiosnę, a Wieczysta jak dotąd we wszystkich trzech spotkaniach zachowała czyste konto. To jest duży sukces defensywy Wieczystej Kraków. Patryk Letkiewicz, co warto zaznaczyć, już zachowuje czyste konto od 398 minut. Imponujący jest to wynik. Można tym samym pokonać za paręnaście minut drużynę Siarki Tarnobrzeg. Brakuje mu jeszcze 41 minut od punktu wyjścia, więc brakuje niespełna 20 do tego, by osiągnąć ten cel. A my jeszcze raz mogliśmy podziwiać trafienie Michała Fidziukiewicza. Bardzo czujnie, bardzo dobrze zachował się jak rasowy napastnik Michał Fidziukiewicz. Wykorzystał swoje dobre warunki fizyczne, powalczył, znalazł trochę wolnego miejsca, wykorzystał tę przestrzeń i Wieczysta prowadzi. Wygrał rywalizację o bluzę z numerem 1. Patryk Letkiewicz, Wieczystej Kraków. Nieoficjalnymi informacjami mogliśmy się dowiedzieć, że było zainteresowanie ze strony Wisły Kraków, żeby ściągnąć przedwcześnie Letkiewicza do Białej Gwiazdy przy problemie właśnie Wiślaków z bramkarzami ostatnio. No ale to się nie wydarzyło. Patryk Letkiewicz nie opuścił ani jednego treningu. Wieczystej Kraków cały czas jest w tym zespole, a przed chwilą na Państwa ekranach ten, który robi ten bardzo dobry wynik z Wieczystą, Sławomir Peszko, tradycyjnie na czarno i tradycyjnie aktywnie przy linii bocznej, dyrygujący swoim zespołem, szansa dla Awi, Paluchowski na spalonym. Podniesiona chorągiewka w górę, powędrowała wysoko w górę chorągiewka sędziego liniowego na pozycji spalonej. Adrian Paluchowski. Podanie od Kafela. Pojedynek szybkościowy. Natychmiastowo ta chorągiewka poszła w górę. Decyzja arbitra jest tutaj jedyną słuszną. Nie mamy tutaj VAR-u, do czego mógłby przyzwyczaić się sędzia Marcin Kochanek, bo tak jak wspominałeś, to jest sędzia, którego możemy kojarzyć z najwyższym poziomem rozgrywkowym. Powiem Ci, Julian, że jak Wieczysta Kraków będzie tak grała w piłkę, to za niedługo będzie VAR na tym stadionie. Otóż to, no trzeba dostosować jeszcze ten stadion, ale też są takie plany. Natomiast Wieczysta Kraków imponująco wygląda na wiosnę. Mówimy o zespole, który dysponuje naprawdę silną kadrą. Większość tych piłkarzy ma w swoim CV występy w ekstraklasie, często w ligach zagranicznych. To jest naprawdę drużyna o potencjale wiele wyższym niż trzecia liga i to miejsce w drugiej lidze najprawdopodobniej sobie w tym sezonie zapewni. Absolutnie tak. My tutaj chwalimy Wieczystą Kraków, natomiast musimy też powiedzieć, ta drużyna po prostu spełnia swój obowiązek, wygrywając kolejne spotkania. Ona nie pasuje do tej ligi pod żadnym aspektem i musi z tej ligi jak najszybciej uciekać. Wania będą wyżej, druga liga, tam też trochę łatwiej jest awansować, bo na pewno Wieczysta Kraków będzie o tym myślała, już będąc nawet Beniaminkiem w drugiej lidze. Trzecia liga to jest takie wąskie gardło, zawsze to powtarzamy. Awansuje tylko zwycięzca z całej stawki, a w drugiej lidze dwóch może awansować. Trzeci w barażach, te możliwości są. Tak, więc tutaj jest zdecydowanie więcej tych możliwości, tak jak mówisz, Awia. Zbyt mocne to podanie do lewej strony. Chcieli przenieść ciężar gry właśnie do lewego skrzydła zawodnicy Łukasza Mierzejewskiego, którego możemy zobaczyć właśnie teraz na naszym ekranie. Doświadczony trener, można powiedzieć, że odkąd zakończył swoją karierę piłkarską w 2017 roku, to cały czas jest trenerem związany z lubelskimi klubami. Awi Świdnik od kilku lat wykonuje naprawdę dobrą pracę. Ale na poziomie trzeciej ligi, to o czym wspominałeś. Awia zagościła się, można powiedzieć, w tych rozgrywkach. Natomiast chcieliby więcej, tyle że rywal naprawdę wymagający. Wieczysta Kraków, dobre podanie do Szymona Kota. Kot, ale też i dobra interwencja Rafała Kursy. Nie kalkulował Rafał Kursa, ale też się nie pomylił. To była naprawdę dobra, ważna interwencja.
od autu rozpocznie Awia Świdnik. Kalinowski, strata piłki. Michał Trąbka, Trąbka zatrzymany przez Kursę. Wysoko Michał Pazdan w swoim stylu atakuje Paluchowskiego. W swoim stylu też przewinił Michał Pazdan. To jest zawodnik, który gra na wyprzedzenie. Będzie chyba reprymenda słowna, ostrzeżenie. A może trochę zapomniana ksywa Michała Pazdana, ale przecież bardzo często używana, Pirania. Chyba nawet, o ile dobrze pamiętam, to Leo Benhaker nadał mu taki pseudonim. Ależ to było bardzo, bardzo dawno temu. Wraca Pazdan na swoje miejsce na boisku. Tak, Michał Pazdan bez upomnienia w postaci żółtej kartki, 27 minuta. Sławomir Peszko spokojny, Sławomir Peszko zapewne zadowolony z realizacji tego planu na to spotkanie. Wieczysta prowadzi, Wieczysta kontroluje wydarzenia boiskowe. Awia Świdnik stara się zagrozić takimi kontrami. To jest klucz do sukcesu dla Awi. Ciężko będzie tutaj w ataku pozycyjnym zaskoczyć Wieczystą Kraków. Niecelne zagranie Kafla. To nie jest to Awia z poprzedniej rundy. Nie jest to też Awia z innych spotkań z Wieczystą Kraków. No, przypominamy, że w historii rozgrywek, w historii meczów tych dwóch zespołów Awia na 3 spotkania, 2 wygrała, 1 zremisowała z Wieczystą Kraków. Więc ten bilans ma naprawdę bardzo, bardzo dobry. Na ławce dzisiaj siedzi w Awii Roman Mikitin, strzelec 2 goli w spotkaniach Awii z Wieczystą, ale także Arkadiusz Maj, który kiedyś trafił hat-tricka przeciwko Wieczystej jeszcze w Orlętach Radzyń Podlaski. Jest tutaj dużo takich aspektów sympatycznych dla Awii, ale teraz będzie szansa. Nie, bo Letkiewicz jest bardzo, bardzo czujny na swojej połowie, wysoko poza pole karne. Wyszedł Patryk Letkiewicz, żeby uratować tę sytuację Wieczystej. Bardzo dobra interwencja Patryka Letkiewicza. Naprawdę musiał być czujny, musiał być konsekwentny w swojej decyzji Patryk Letkiewicz. Nie mógł się pomylić. Takie wyjście mogłoby bardzo dużo kosztować Wieczystą Kraków, gdyby doszło do jakiegoś feralnego błędu. Ale Letkiewicz jak na razie bez zarzutu. Letkiewicz coraz bliżej pobicia rekordu Siarki Tarnobrzeg. Rusza Awia. Wojciech Kalinowski na prawej stronie w starciu z Swędrowskim. No, położył tutaj rękę na szyi Swędrowski Kalinowskiego. I to zagranie zostało bardzo szybko wyłapane przez sędziego asystenta. Będzie rzut wolny dla Awii. To będzie szansa na dośrodkowanie w pole karne. Piłkę ustawia Stryjewski. Stryjewski pozyskany spod Beskidzia Bielsko-Biała. Bardzo dobry poprzedni sezon w Mławiance Mława. Tam zachwycał swoimi liczbami ten piłkarz. Zobaczymy jak teraz, zobaczymy czy właśnie Stryjewski, czy może jednak Kalinowski będzie dośrodkowywał. Od tego należy zacząć. Dwóch piłkarzy ustawionych przy piłce. Na linii 16 metra rośli zawodnicy Awi Świdnik. Jednak Stryjewski, dośrodkowanie, ale pewnie Letkiewicz. Letkiewicz interweniuje, Letkiewicz ucierpiał też przy tej interwencji. Zderzył się z Michałem Pazdanem. Obaj zawodnicy nieco ucierpieli, ale Letkiewicz, co najważniejsze dla Wieczystej Kraków, z dobrą interwencją. Pół godziny gry za nami. Wieczysta Kraków cały czas prowadzi z Awią. Po golu Michała Fidziukiewicza i trochę więcej oczekujemy dzisiaj od gości. Szczególnie, że co podkreślamy cały czas, mamy do czynienia z meczem, który może zamknąć ten sezon w trzeciej lidze, grupie czwartej. Bardzo wysoka przewaga punktowa Wieczystej nad innymi zespołami. Może się powiększyć jeszcze do aż 12 oczek. Trąbka. Dobre, otwierające Pietrzak, zagranie do Pietrzaka. Jeszcze Rafał Pietrzak, lewa noga. Pietrzak, wybijają piłkarze. Awi presuje od razu Szymon Kot, próbuje odzyskać piłkę, to mu się udaje. Robi to też bez faulu, co istotne. Też traci od razu futbolówkę. Awia z kontrą, ale jest na posterunku Michał Pazdan. Kolejny faul ze strony Pazdana. Trafił w piłkę Michał Pazdan, ale też trafił w grającego z numerem 10 Mateusza Stryjewskiego. Rozpocznie Bartłomiej Kafel. Zawodnik, który Kraków zna bardzo dobrze, choćby z występów w młodzieżowych zespołach Krakowi.
teraz też mogą Państwo zobaczyć, jaka frekwencja dzisiaj, bardzo wysoka na Stadionie Wieczystej Kraków. Myślę, że może nawet jedna z najwyższych, jeżeli chodzi o ligę. Trybuny wypełnione po brzegi, też miejsca stojące, że tak powiem, zajęte po obu stronach tej trybuny. Tymczasem Michał Fidziukiewicz traci piłkę, ale jeszcze jest tam Swędrowski. Dośrodkowanie przeciągnięte, piłka wyląduje pod nogami Szymona Kota. Ten zdecyduje się na indywidualny pojedynek, zagrywa przed pole karne. Trąbka zwolniła akcja Wieczystej. Rafał Pietrzak z Michałem Trąbką. Jeszcze do niedawno Ekstraklasa w przypadku Michała Trąbki, Stal Mielec, Góralski i Pietrzak. Dobra interwencja Dobrzyńskiego. Tu potrzebna była taka akcja, która zakończy to wszystko. Ale od autu. Pietrzak. Fidziukiewicz plecami do bramki. Fidziukiewicz do Góralskiego. Góralski. Zablokowane to podanie przez Kursę. Będzie wznawiał od bramki Tadeusz Grabowski. Nie będzie nawet rzutu rożnego, a zatem podwójny sukces tej interwencji Rafała Kursy. 33. minuta. Na pewno Awia musi odważniej rozegrać te ostatnie minuty pierwszej odsłony, ale musi też być bardziej precyzyjna. Musi tą piłkę lepiej rozgrywać, a takie podania na pewno nie ułatwiają sytuacji drużynie ze Świdnika. Spokojna Wieczysta, bez takiego hura optymizmu, nie poszli też za ciosem po bramce. Teraz wiatr mógł spłatać figle defensorom Wieczystej Kraków, ale wszystko już przez nich ustabilizowane. Trąbka, aut dla gospodarzy. Głośny, hitowy był ten transfer Michała Trąbki, który jest widoczny na boisku, jest taką wartością dodaną dla Wieczystej Kraków. Długie podanie w kierunku Paluchowskiego. Dobrze Michał Pazdan. Pietrzak jednak ta piłka opuściła murawę, wznowi Wojciech Kalinowski. No jeszcze zostawia piłkę Kalinowski. Obrońcy Rafał Dobrzyński, przesuwają się zawodnicy Awi na połowę Wieczystej Kraków. Na razie ciągle, pamiętamy, ten jeden strzał z dystansu Awi. Nic więcej pod bramką Letkiewicza. Miejsca nie miało. Kot. Swędrowski. Faworow. A też trzeba powiedzieć, że nawet prawej strony za bardzo nie uruchomiła Wieczysta Kraków jeszcze w tym meczu. A to jest naprawdę bardzo groźna broń Wieczystej. Faworow i Manuel Torres. Wspominaliśmy o nim, najlepszy strzelec Wieczystej. Rafał Pietrzak w kierunku Fidziukiewicza. Wybija Kursa. Zostajemy pod bramką Grabowskiego. Aut na wysokości pola karnego. Pietrzak. Fidziukiewicz. Najprostsze rozwiązanie. Pietrzak. Blisko niego Popiołek. Wybija na aut Kalinowski. Po raz kolejny Rafał Pietrzak wznowi z autu. Schodzi po piłkę Michał Fidziukiewicz. On umie odpowiednio grać tyłem do bramki przeciwnika. I momentalnie w jego miejsce pojawia się Manuel Torres w polu karnym. A stronę zamyka z prawej Faworow. Kursa z autu. Trudno jest utrzymać Awi piłkę. Teraz może się uda prostopadłe zagranie, bardzo szybko, prostymi środkami. Faworow, trochę niebezpiecznie, ale poradził sobie z Jakubem Zagórskim, Ukrainiec. Z dużym spokojem, doświadczeniem w tej interwencji Denis Faworow rozwiązał ten problem. A Wieczysta w natarciu, dobre rozciągnięcie gry, to za dużo powiedziane. Dobry pomysł, wyszedł z tego taki strzał, ale prosto do koszyczka Grabowskiego. Rozpoczęli piłkarze Awi. Kursa nie może popełnić błędu. Naciskany Grabowski przez Trąbkę. Jest ten pressing założony, ale wychodzą z niego piłkarze Awi Świdnik. Kasolik. Góralski. Torres. Do Góralskiego. Spokojnie starają się rozgrywać piłkę na własnej połowie zawodnicy Wieczystej. Mają
korzystny rezultat, mają wszystko to, czego dziś się potrzebują. Na ten moment 3 punkty. I nie chcą za wszelką cenę podwyższać na razie tego wyniku. Spokój widać w poczynaniach Wieczystej Kraków. Tak by byli pewni swego, że ta bramka prędzej czy później i tak przyjdzie. Ten drugi gol. A mi się wydaje, że Avia musi odważniej zagrać w Krakowie, żeby myśleć o czymkolwiek. Na razie bardzo asekuracyjnie. Starając się takimi szybkimi zagraniami, bardzo szybko pozbywając się piłki, uruchomić czy też Paluchowskiego, czy Zagórskiego z drugiej linii, ale to nie przynosi żadnych efektów. Teraz dobre zagranie na prawą stronę. Kalinowski, jest przy nim Rafał Pietrzak, idzie też na asekurację Jacek Góralski. Wchodzi Góralski, robi to przepisowo. Kalinowski próbował zagrywać do Strojewskiego. Trąbka, Widziukiewicz. Dobrze się zastawił Trąbka. Dzięki temu utrzymały piłkę Swędrowski na prawą stronę. Faworow. Już jesteśmy na połowie Avi. Zagranie w kierunku Torresa, ale tym razem niedokładnie. Faworow przejmuje Avia, ale tylko na chwilę. Zmieniło się ustawienie Avi Świdnik, a tutaj pokazany bohater kilku dobrych interwencji znaczących dla Wieczystej Kraków. Czyste konto, a za kilka minut rekord, który został wyśrubowany przez Siarkę Tarnobrzeg, zostanie wyrównany, jeśli nie wydarzy się nic złego pod bramką Letkiewicza. Pietrzak od autu. Nie ustaje doping kibiców ze Świdnika, którzy pokonali kilkaset kilometrów, żeby przyjechać do Krakowa na mecze swojego ulubionego zespołu. Teraz będzie szansa dla Avi, ależ to Pazdan na wślizgu w ostatniej chwili uratował. Dostaje jednak piłka pod nogami zawodników ze Świdnika. Kalinowski, pozwolili obrońcy Wieczystej pójść piłce w kozioł w polu karnym. Przez to zrobiło się na chwilę chociaż niebezpiecznie w polu karnym Wieczystej. Będzie rzut rożny dla gości. Rzut rożny, do piłki zmierza Wojciech Kalinowski. Dobre humory piłkarze Wieczystej na ławce rezerwowych mogą mieć po tym trafieniu Fidziukiewicza. Dośrodkowanie piłki w pole karne. Wybija Pietrzak. Fatalnie Kalinowski z 5 metra wznowi Letkiewicz. Czterdziesta minuta spotkania. Wieczysta Kraków, Avia Świdnik 1-0. Gol Michała Fidziukiewicza. I na razie to wszystko idzie zgodnie z planem Sławomira Peszki. Piłka zagrana do Zagórskiego. Nie taki był pomysł Letkiewicza. Poszedł Zagórski. Uprzedzony Stryjewski. Popiołek faulował Trąbkę. I szybko zaczął grę Trąbka. Michał Fidziukiewicz bardzo głęboko cofnął się po piłkę. Nabrał ochoty do gry Michał Fidziukiewicz po tej bramce. Torres. Bardzo dobrze na wyprzedzenie kursa, ale to zagranie otwierające nie najlepsze. Paluchowski. Bardzo szybko stara się odzyskać piłkę Wieczysta Kraków. Po stracie to widać i to też się teraz piłkarzom Peszki udało. Grabowski. Ostatnie minuty pierwszej połowy. Popiołek cofnął się do rozegrania między zawodników linii obrony. Adrian Popiołek. Kursa. Kalinowski. Stryjewski, akcja Avi Świdnik, okazja na to, by zagrozić bramce Letkiewicza. Po raz kolejny Stryjewski, ale faulował. No tak, całą pierwszą połowę, Manuela szybko Torresa. Kasowane są te akcje Avi Świdnik. Dobra praca w odbiorze zawodników Wieczystej Kraków, to jest na pewno
duża zaleta, plus jeśli chodzi o wykonywanie tych zadań przez zawodników trenera Peszki. Letkiewicz, długie zagranie na połowę Awi Świdnik. Fidziukiewicz to jest piłkarz, który potrafi zagrać plecami do bramki przeciwnika, co też udowadnia w tej akcji. Zgranie piłki do Torresa. Góralski. Fidziukiewicz z Torresem. Manuel Torres. Przepuszczenie piłki przez Trąbkę, ale... No i znowu, bardzo szybko pozbywają się piłki zawodnicy Awi. Trzeba zmienić sposób na grę w tym meczu. Tak się Wieczystej nie zaskoczy. Stabilnie stoją z tyłu obrońcy Wieczystej Kraków. Każde to zagranie szybkie, które miałoby właśnie zaskoczyć defensorów Wieczystej, to jest po prostu strata w wykonaniu Awi. Adrian Paluchowski, jak tak dalej pójdzie, to nie będzie musiał wchodzić pod prysznic po tym spotkaniu. Nie ma nic z gry napastnik Awi Świdnik. 11 goli w sezonie. Dzisiaj na razie bez żadnej sytuacji, tylko kilka kontaktów z piłką najlepszego strzelca drużyny ze Świdnika. Trąbka, świetnie, technicznie w środku, a Fidziukiewicz wręcz przeciwnie. Rafał Pietrzak, lewa strona, ma Kota Pietrzak, ale na razie idzie sam teraz zagranie do Szymona Kota. Prawą nogą, tak trochę dziwnie, nienaturalnie zagrywał piłkę Szymon Kot. Szymon Kot na pozycji spalonej. Zewnętrzną częścią stopy próbował zagrywać Kot. Wyszedł z tego strzał na bramkę Grabowskiego. Kursa. Paluchowski. Faulowany przez Pastana. Ostatnie dwie minuty pierwszej połowy. Bartłomiej Kafel rozpoczął z rzutu wolnego na środku boiska. Wiatr w plecy Awi Świdnik. Mogą teraz wykorzystać to właśnie tę grę z wiatrem piłkarze ze Świdnika. Kursa. Dalekie zagranie piłki na Kalinowskiego, ale zbyt mocne, niedokładne. Zamysł zagrania piłki za linię obrony jak najbardziej poprawny, ale musi to wykonanie być zdecydowanie lepsze. Rozpocznie z 5 metra Letkiewicz. Najlepsze zagranie Patryka Letkiewicza z 5 metra. Przejmują piłkę zawodnicy Awi. Tym razem akcja lewą flanką, rzadko tamtędy atakują zawodnicy Dana Mierzejewskiego. Utrzymywali się, no może trochę dłużej przy piłce gościa, ale już przejmuje Wieczysta. Napędza tę akcję żółto-czarnych Trąbka. Osamotniony w środku, doskoczyło do niego dwóch zawodników Awi. Zwolnił z tego powodu atak gospodarzy Michał Trąbka. Jesteśmy już na prawej stronie, a tam Manuel Torres zatrzymywany przez obrońców Awi. Na koniec pierwszej połowy będziemy mieli jeszcze rzut rożny dla Wieczystej. Rzut rożny, do piłki zmierza Rafał Pietrzak, ale jest też przy niej ustawiony między innymi Swędrowski. Czyżby po raz kolejny na krótko Wieczysta rozgrywała być może ostatni stały fragment gry w tej pierwszej połowie, Rafał Pietrzak. Tak, już kilka razy zagrali rzeczywiście na początku spotkania. No, prawie cała jedenastka oprócz bramkarza Wieczystej Kraków na połowie Awi Świdnik. Na asekuracji na środku boiska, czego Państwo nie widzą, został tylko Jacek Góralski. No i zobaczmy, jak to rozegrają piłkarze żółto-czarnych. Znowu na krótko Swędrowski, dośrodkowanie. Jest strzał głową Kasolika obok bramki. Bardzo szybko chce rozpocząć Grabowski grę, ale na to mu już sędzia nie pozwoli. Bez doliczonego czasu gry, po 45 minutach Wieczysta Kraków prowadzi na swoim stadionie z Awią Świdnik 1-0. I cóż, czekamy na więcej w drugiej połowie, a przede wszystkim czekamy na to, aż na ten mecz dojedzie Awia. Do usłyszenia za kwadrans. Skorzystać z atrakcji.
akcji pozabojskowej zapraszamy do naszego punktu gastronomicznego, do grill baru Posterunek. Zapraszamy również do naszego sklepiku Kibica przy stadionie, gdzie można zaopatrzyć się w niezbędne, najbardziej potrzebne kibicowi akcesoria w barwy klubowe, w koszulki, bluzy, szaliki, a także kubki i rozmaite inne gadżety. Serdecznie zapraszamy do naszego sklepu klubowego oraz do grill baru Posterunek. Mamy na to cały kwadrans.
We'll be right back.
Wracamy po przerwie do Krakowa na stadion Wieczystej Kraków. W hicie rundy Wieczysta wygrywa, na razie prowadzi z Awią 1-0 po golu Michała Fidziukiewicza i reaguje trener Łukasz Mierzejewski. Dwie zmiany, Eryk Galara oraz Arkadiusz Maj pojawią się na boisku w drugiej połowie. To są zmiany ofensywne, a zatem Awia chce rzucić wszystko do boju. Wszystko, bowiem Awia nie ma nic do stracenia. Awia po prostu musi powalczyć o punkty tu w Krakowie. Nie udało się to jeszcze nikomu w tym sezonie, ale miejmy nadzieję, że to spotkanie sprawi, że emocji będzie co niemiara, a Awia będzie grała ofensywnie. Oby tak było, liczymy na to. Natomiast rozpocznie za moment Awia Świdnik. Gra na dwóch napastników, Arkadiusz Maj oraz Adrian Paluchowski, zatem zmiana w systemie gry. Rozpoczęli zawodnicy Awii. A my już wiemy, za kogo weszli na boisko Galara i Maj. Za Rafała Dobrzyńskiego i za Adriana Popiołka. To są te zmiany trenera Mierzejewskiego. I powiedziałeś, co najważniejsze w tych zmianach, że na dwóch napastników zacznie grać ten Łukasz Mierzejewski. I to jest też bardzo dobra wiadomość, nie tylko dla kibiców Awii, ale przede wszystkim dla wszystkich bezstronnych kibiców, którzy oglądają to spotkanie. Bo to może dzięki temu ten mecz może nabrać rumieńców. Arkadiusz Maj, jak wspominałem też na początku tego spotkania, ma już na swoim rozkładzie Wieczystą Kraków. I to nie raz, i to nie dwa, a aż trzy razy trafiał do siatki tego zespołu w ubiegłym sezonie. W Radzyniu Podlaskim, jeszcze jak grał w Orlentach, Arkadiusz Maj ustrzelił hat-tricka przeciwko Wieczystej Kraków. Dzisiaj w parze z Paluchowskim. Galara w miejsce Popiołka, to akurat zmiana 1-1, zmiana w środku pola. Eryk Galara to nowo pozyskany piłkarz przez Awię Świdnik z Sandecji. Nowy Sącz miał w tym roku już okazję grać przeciwko Wieczystej w pierwszym meczu sparingowym jeszcze w barwach Sandecji na początku stycznia. Dziś już w drużynie Awii Świdnik dostał 45 minut od trenera Łukasza Mierzejewskiego. Wznowili grę zawodnicy Wieczystej, Faworow. Z kronikarskiego obowiązku gol dla Wieczystej Kraków w pierwszej połowie autorstwa Michała Fidziukiewicza. No i patrzymy, jak to będzie wyglądało w drugiej połowie. Awia ma 45 minut na to, żeby zmienić ten wynik, ale chodzi też przede wszystkim o to, żeby przedłużyć swoje nadzieje w walce o awans do drugiej ligi. Na ten moment, biorąc pod uwagę, że tak może skończyć się ten mecz, Wieczysta Kraków będzie miała 12 punktów przewagi nad Awią Świdnik. Będziemy też patrzeć w kierunku Siarki Tarnobrzeg, jaki wynik osiągnie ten zespół, licząc stratę do lidera Siarki czy też Awii. Jutro mecz Siarki, rywalem Wiślanie Jaszkowice. Od autu rozpoczyna Denis Faworow po tym nieudanym zagraniu Mateusza Machały. Piłka skierowana do Michała Trąbki. Trąbka utrzymuje się przy piłce. Michał Trąbka, blisko niego Machała, wygrywa ten pojedynek. Rozmus. Ale Paluchowski nie zdołał wygrać tego pojedynku z Kasolikiem. Dobrze. Kasolik tymczasem. Swędrowski, faulowany przez Rafała Kursę. Ucierpiał. Były zawodnik Motoru Lublin, a zatem Lubelszczyznę zna bardzo dobrze Tomasz Swądrowski. Ciągle bez kartki w tym meczu. Dobrze pamiętam, chyba jeszcze żółtej kartki sędzia Kochanek nie pokazał. Natomiast no, będziemy mieli bardzo ciekawą sytuację dla Wieczystej Kraków. Ustawia piłkę Rafał Pietrzak. To jest ewidentnie odległość, z której absolutnie można uderzać na bramkę Tadeusza Grabowskiego. Będzie na pewno chętny też Trąbka. Ale on piłkę zostawia Pietrzakowi, jeszcze tam czai się w okolicach futbolówki Denis Faworow. No jeden z tych dwóch zawodników prawdopodobnie weźmie na siebie odpowiedzialność za wykonanie tego stałego fragmentu gry. Mur odsunięty na regulaminowy dystans. Denis Faworow odmierza kroki od piłki. To będzie prawa noga, jeżeli Rafał Pietrzak to lewa, gwizdek sędziego i zobaczmy. Pietrzak wysoko nad poprzeczką. Grabowski krótko do Kursy. Zagórski. Kalinowski od autu
Avia szybko wznowił, zagrywając do wprowadzonego na boisko Arkadiusza Maja, ale piłka będzie dla Wieczystej. W rozgrzewce kilku zawodników Wieczystej Kraków, podobnie jak Wawi Świdnik, zatem można spodziewać się kolejnych zmian personalnych. Pazdan do prawej strony, do Faworowa. Denys Faworow. Nie najlepsze to zagranie Faworowa w kierunku Manuela Torresa od autu Rozmus. Były gracz UKS-u już wznowił grę. Machała. Paluchowski, zgranie do Kafla. Ależ tutaj ucierpiało dwóch piłkarzy. Starcie, które kosztuje zdrowie zarówno zawodnika Wieczystej, jak i Avi Świdnik. Natychmiastowo wysłana pomoc medyczna. Nie ma czasu na zwlekanie w takich sytuacjach. Przy zderzeniu głową sędzia natychmiast przerywa spotkanie bez względu na to, gdzie jest piłka i czy może dojść do jakiejś akcji pod jedną lub drugą bramką. Zresztą to właśnie z Avią Świdnik w poprzednim sezonie, jeżeli mówimy o takich przykrych sytuacjach, tej fatalnej kontuzji nabawił się Mak w zespole Wieczystej Kraków. Dziś obecny na ławce rezerwowych Michał Mak, który dostał szansę od pierwszej minuty w meczu w Skawinie. A my jeszcze raz oglądamy to feralne zderzenie Kasolika z piłkarzem Avi Świdnik. Aż nawet nie było to w walce o piłkę, tylko dopiero tutaj. Już po, właśnie w tym momencie Paluchowski trafił Kasolika. Faktycznie może być to bardzo bolesne zarówno dla środkowego obrońcy pozyskanego z ruchu Chorzów, jak i byłego napastnika warszawskiej Legii. Licznie zgromadzeni kibice Wieczystej Kraków na tym hitowym spotkaniu. No powiem szczerze, to jest chyba największa frekwencja, jaką widziałem w lidze na Wieczystej. Też przyjechał atrakcyjny rywal w walce o awans do drugiej ligi. Fantastyczna pogoda dzisiaj w Krakowie. No i przed nami jeszcze cała druga połowa praktycznie tego meczu na szczycie w trzeciej lidze, grupie czwartej. Wracamy do gry. Galara. Kursa. Piłka przejęta przez Wieczystą Kraków. Widziukiewicz dobrze machała. Maj do prawej strony. Kalinowski, nie ma faulu. Szymon Kot, zagranie do trąbki. Na wolne pole do Swędrowskiego. Sporo miejsca po prawej stronie, ale złe było to zagranie Tomasza Swędrowskiego. To dziwnie wybrał Swędrowski. Ciężko się domyślać, co miał na myśli tutaj Swędrowski w tym momencie. Zepsuta akcja Wieczystej Kraków, która konsekwentnie gra swoje, to już widać po tych kilku minutach drugiej połowy. Nic trener Peszko nie zmienił w nastawieniu zawodników Wieczystej. Raczej ze swojej połowy atakują piłkarze gospodarzy. Nie chcą za wszelką cenę zabić tego meczu. Są bardzo konsekwentni. Manuel Torres w starciu z Machałą, lepszy piłkarz ze Świdnika. Machała jesienią występował w Zagłębiu Sosnowiec. Co prawda zaliczył tylko dwa epizodyczne występy. To dziś wygląda naprawdę solidnie. Grający z numerem 27 Mateusz Machała. Eryk Galara. Zagórski. Zagranie na wolne pole, pojedynek szybkościowy. Wychodzi z bramki Letkiewicz. To była bardzo dobra decyzja, bardzo dobra interwencja. No tak, niepokonany właśnie Letkiewicz buduje ten rekord, napędza ten licznik. Zastanawiałem, kończąc moją myśl, czy dobrze robi Patryk Letkiewicz, tak wysoko wychodzą z bramki, ale zrobił bardzo dobrze i ta interwencja gdzieś na linii, na granicy pola karnego, finalnie skutecznie. Letkiewicz, tak jak mówisz, nabija licznik z każdą minutą, śrubuje rekord gry z czystym kątem w bramce Wieczystej, młody bramkarz. Ale jesteśmy cały czas pod polem karnym Wieczystej, zgranie, jeszcze 11 metr, plaski strzał wybijają zawodnicy Wieczystej. Avia ciągle atakuje, ale teraz strata piłkarzy trenera Mierzejewskiego. Manuel Torres na prawą stronę do trąbki, wcześniej faul i żółta kartka, pierwsza w tym spotkaniu dla Kamila Rozmusa. Rozmus popełnił błąd, ratował się faulem, ucierpiał Manuel Torres. 53
54. minuta, pierwsza żółta kartka, po tym wejściu Kamila Rozmusa w Manuela Torresa. Rozpocznie Denis Faworow, a sędzia Marcin Kochanek pokazuje żółtą kartkę dla Kamila Rozmusa. To jeszcze raz interwencja Patryka Letkiewicza. Bezbłędny jest cały czas Letkiewicz w tym spotkaniu. Faworow na Fidziukiewicza. Ten w starciu z Machałą. Od bramki Tadeusz Grabowski. Tym razem wyżej Wieczysta. Tym razem z pressingiem Trąbka. Co zmusza oczywiście obrońców Awi do zagrania długiej piłki, ale utrzymali się przy piłce goście. Musi wracać Wieczysta, zagranie wzdłuż pola karnego. Jeszcze jest cały czas zagrożenie. Stryjewski na lewą nogę. Opóźnia to wszystko Faworow. Rzut rożny dla Awi. Dobra akcja Awi Świdnik. Wygrał ten pojedynek powietrzny Arkadiusz Maj. Dobrze zgrał piłkę do Kalinowskiego. Ten przeciągnął nieco to zagranie, ale zamykał tą akcję gracz Awi. A to jeszcze raz fantastyczna interwencja Patryka Letkiewicza. Świetnie zrobił to Letkiewicz. Widział, że Kalinowski wygrał ten pojedynek z Pazdanem i interweniował bardzo skutecznie. Dośrodkowanie. Awia Świdnik przed szansą. Dośrodkowanie piłki w pole karne. Jeszcze Galara ze strzałem, ależ fatalne było to zakończenie tej akcji. Piłka wysoko pofrunęła ponad bramką Letkiewicza. Rozpocznie z 5 metra młody golkiper Wieczystej Kraków. Nie ma kontry. To tyle, jeżeli chodzi o dobre wiadomości dla Awi Świdnik. Jedyny plus, sytuacji, który możemy postawić przy nazwisku Eryka Galary, za to uderzenie, bowiem poza tym na minus zabrakło tutaj kompletnie precyzji i celności w tym zagraniu. Letkiewicz. Tutaj walczy o piłkę Fidziukiewicz z Machałą. Lepszy w powietrzu zawodnik Awi. I na prawej stronie Wojciech Kalinowski. Namęczył się, napracował w pierwszej połowie Kalinowski, ale też wiele pożytku z tego nie było. Jeżeli chodzi o grę skrzydłowego, trudno ma dzisiaj Awia. Pokaźna liczba fanów zgromadzonych na naszej transmisji. Prosimy o zostawienie subskrypcji, łapki w górę, udostępnienie naszej transmisji. Niech się to niesie. 57. minuta. Awia Świdnik przed szansą. Stały fragment gry. Dośrodkowanie. Został w bramce Letkiewicz. Zamyka tą akcję Rozmus, ale ta piłka zbyt mocno zagrana do gracza Awi Świdnik. Stryjewski tutaj bardzo dobrze chciał dograć do zamykającego tą akcję Rozmusa, ale zrobił to nie na tyle skutecznie, by zagrozić bramce Letkiewicza. Pazda. Trąbka. Obrócił się świetnie z piłką Michał Trąbka, Szymon Kot. Uderzenie Kota zablokowane. Jacek Góralski zbiera drugą piłkę. Walczy Góralski przy linii bocznej. Awia utrzymuje się przy futbolówce. Teraz starają się wyjść z kontrą. Piłkarze tenera Mierzyjewskiego, Faworow, przeszkodził sobie tutaj razem z Trąbką. I Awia trochę więcej miejsca. Paluchowski podaje i biegnie w pole karne. Adrian Paluchowski dłużej teraz przy piłce. Awia, Galara ma trochę miejsca. Kolejny zablokowany strzał. Szykują się nam zmiany w Wieczystej Kraków. Tymczasem jeszcze Awia. Wstrzelenie w pole karne. Michał Pazdan. I faulowany Swędrowski przez Maja. Podwójna zmiana w drużynie Wieczystej Kraków. Boisko opuszcza strzelec z bramki Michał Fidziukiewicz. W jego miejsce Maciej Jankowski, zawodnik, który wraca po tej przerwie spowodowanej urazem po trafieniu w meczu z drużyną Wiślan Jaśkowice. Druga zmiana to z kolei Paweł Łysiak w miejsce Michała Trąbki. 59. minuta, a my oglądamy jeszcze najważniejsze wydarzenie z udziałem Michała Fidziukiewicza, czyli bramkę
która daje jak na razie skromne jednobramkowe prowadzenie. Zameldowali się już na murawie Łysiak wraz z Jankowskim. Proszę sobie wyobrazić, że Maciej Jankowski w tej rundzie zagrał, jak dobrze pamiętam, 6 lub 7 minut, a już ma gola na koncie. To właśnie to wspomniane przez ciebie spotkanie z Wiślanami w Skawinie. Jak jest zdrowy, to wyborem numer jeden w napadzie jest Jankowski, a zmienia go w późniejszym etapie spotkania Michał Fidziukiewicz. Dzisiaj było na odwrót, ale Fidziukiewicz może być z siebie bardzo zadowolony. Zrobił to, co do niego należy. Strzelił gola, na razie jedynego w tym spotkaniu. A wiesz, Świdnik przy piłce. Wycofanie do Machały. Jeżeli chodzi o dorobek strzelecki Macieja Jankowskiego, jest to 10 goli. Więcej Wieczystej ma tylko Manuel Torres, 13. Posyła to podanie Faworow do Szymona Kota, ale niecelnie. Galara natychmiastowo otrzymał piłkę od Grabowskiego. Ale nie zdobył przestrzeni, nie zdobył cennych metrów. Eryk Galara zagrywa do Machały. I wycofuje się Wieczysta Kraków. Na swojej połowie oczekuje na Awie. To jest, myślę, że taki jeden ze stempli trenera Sławomira Peszki na tym zespole. Coś, czego wcześniej nie było. Wieczysta bardzo dużo biegała, zawsze chciała być przy piłce. A trener Peszko, nawet na swoim stadionie tutaj, woli czasem oddać pole gry rywalowi, zobaczyć, jaki ma pomysł na grę przeciwnik. Skupić się na swojej połowie, by piłkę odzyskać. Maciej Jankowski do Jacka Góralskiego. Jest z przodu Łysiak, a na prawej stronie Torres. Ostro grają zawodnicy ze Świdnika. Kolejny faul na piłkarzu Wieczystej. Faulowany Jacek Góralski. Stały fragment gry, a Jacek Góralski cały czas z problemami. Jeszcze się nie podniósł. Były reprezentant Polski. Stały fragment gry, a zatem Rafał Pietrzak jednak od autu. Jednak od autu, nie było gwizdka w tej sytuacji sędziego Kochanka. Łysiak, pierwszy kontakt z piłką rezerwowego Wieczystej Kraków. Akcja lewą stroną. Teraz rozciągnięcie na prawą. Tutaj jest Faworow i Torres, byle sobie nie przeszkadzali dla Wieczystej. Manuel Torres wycofał się. Ukrainiec, ale zostaje jeszcze w polu karnym. Torres idzie na prawą nogę. Torres zablokowany. Będzie rzut rożny dla gospodarzy. Swędrowski będzie dośrodkowywać lub Rafał Pietrzak. Ta dwójka wymiennie egzekwuje te stałe fragmenty gry. Ale pieniędzy na dośrodkowanie bym nie postawił, Julian. Dzisiaj częściej jednak na krótko rozgrywają te stałe fragmenty gry piłkarzy Wieczystej Kraków. I teraz też jest opcja, żeby tak zagrać. Wyciągnęła wnioski drużyna Awi. I mimo tej asekuracji grają na krótko piłkarze Wieczystej. Manuel Torres wchodzi w dribbling. Torres, dośrodkowanie. 5 metr jest strzał na posterunku. Tadeusz Grabowski, uderzał Paweł Łysiak. Sześćdziesiąta trzecia minuta. Awia Świdnik w natarciu. Zagranie na wolne pole do Zagórskiego. Dobrze popracował Jacek Góralski. Cały czas jednak gramy na połowie Wieczystej. Musi coś wreszcie Awia skonstruować. Kamil Rozmus z dośrodkowaniem. Jest uderzenie zablokowane. Radzą sobie defensorzy Wieczystej. Druga piłka na Macieja Jankowskiego. Pojedynek dwóch 27 na środku boiska. Tak jest, wychodzi zwycięsko de facto Jankowski, który był faulowany przez Machałę. Kasolik do Faworowa. Torres. Przyklejony do linii Manuel Torres. Blisko niego Kalinowski. Pazdan, podanie od Faworowa. Kasolik. Kolejny sezon z rzędu walczy Awia Świdnik o awans do drugiej ligi. W ostatnim sezonie, mało kto może o tym nawet pamiętać, że Awia na sam koniec
sezonu. Wyprzedziła nawet Wieczystą Kraków w tabeli finalnie. To Awia zajęła drugie miejsce, a Wieczysta miejsce trzecie z ligi. Awansowała do drugiej, z trzeciej do drugiej Stal Stalowa Wola i całkiem nieźle sobie w tej drugiej lidze Stal radzi. Tak, podopieczni trenera Pietrzykowskiego radzą sobie w niej naprawdę solidnie jako reprezentant tej byłej grupy czwartej trzeciej ligi, a teraz Wieczysta na drodze, na autostradzie można by rzec do drugiej ligi. Dzisiejsze zwycięstwo, bo na ten moment Wieczysta prowadzi po bramce Fidziukiewicza, daje komfortową przewagę nad drużyną Awi Świdnik i Siarką Tarnobrzeg, gdyby jutro Siarka pokonała drużynę z Jaśkowic. Galara naciskany przez Łysiaka, wysoki pressing, Swędrowski stara się uniemożliwić rozegranie, Kafel. Ale tak długo, jak w tym meczu będzie widniał wynik 1-0, tak długo nie może być Wieczysta Kraków pewna tego zwycięstwa. Mimo że Awia nie konstruuje groźnych akcji ofensywnych, to ciągle tylko jeden gol dzieli ich od remisu. Manuele Torres wykorzystał to, że Wiatr zatrzymał piłkę w powietrzu na połowie Awi. Szykuje się kolejna zmiana w zespole Wieczystej. Tymczasem goście ruszają z kontratakiem. Podanie w kierunku Paluchowskiego, faulował w ofensywie napastnik Awi. Wraca do tej sytuacji arbiter główny. Faulowany był gracz Awi Świdnik. Jeszcze raz zobaczmy. Faktycznie Pietrzak zatrzymywał nieprzepisowo gracza Awi, a tymczasem zmiana numer 3 w drużynie Wieczystej Kraków. Karol Krzywiecki pojawi się na boisku w miejsce Szymona Kota. Po raz pierwszy od pierwszej minuty wystąpił Szymon Kot w rozgrywkach ligowych w barwach Wieczystej. A Karol Krzywiecki dostaje dzisiaj szansę na 20 kilka minut w tym spotkaniu. Poprawny występ Szymona Kota, tak można powiedzieć. Na pewno stać tego zawodnika na więcej. Tymczasem Awia z dośrodkowaniem w pole karne Letkiewicza. Torres tak obrócił się w stronę swojego pola karnego. Trochę ryzykownie, ale nic przykrego dla Wieczystej Kraków w tej akcji się nie wydarzyło. Jakub Zagórski wygrał pojedynek ze Swędrowskim. Na aut wybijał Zagórski. Rozpocznie Faworow, który już zmierza do piłki. Nie forsuje tempa Wieczysta Kraków. Faworow. Jankowski. Rozmus. Faul w ofensywie Jankowskiego. To, że tempa nie forsuje Wieczysta Kraków, to ja rozumiem. Pytanie jest, dlaczego nie robi tego Awia? To jest właśnie zasadne pytanie. Były zmiany Arkadiusz Maj i Erik Galara. Zmiany typowo ofensywne, ale jak na razie ten potencjał niewykorzystany. Awia nie skonstruowała sobie żadnej dogodnej, stuprocentowej sytuacji pod bramką Letkiewicza. No, nawet żadnej, nawet nie stuprocentowej. Mają jeszcze lekko ponad 20 minut na to piłkarze z lotniczego miasta. Od czasu do czasu czujemy tutaj takie mocniejsze podmuchy wiatru. Może być istotne, widzieliśmy już minimum dwukrotnie, kiedy piłka zatrzymywała się w powietrzu po wybiciu przez bramkarza. Łysiak traci w środku, ale od tego jest Góralski, żeby to wszystko zaasekurować. Walczył aut dla swojej drużyny, były reprezentant Polski. Od autu Faworow. Nie ma zbyt wielu opcji do grania. Podchodzi Paweł Łysiak. Decyduje się na zagranie w kierunku Jankowskiego. Blisko niego dwóch rywali, Rozmus oraz Machała. Rozmus przejął krycie Jankowskiego. Skutecznie Jankowski holuje tą piłkę. Maciej Jankowski, ale stracił. Jednak nie, Jacek Góralski. Dopiero po jego zagraniu piłka w posiadaniu Awi. Prostopadła próba podania do Paluchowskiego, ale wszystko kontrolował Michał Pazdan. Pietrzak do Letkiewicza. Wybija ten drugi od razu w kierunku Jankowskiego. Piłka spada pod nogi Łysiaka. Wieczysta Kraków na połowie Awi Świdnik. Zaatakowany Jacek Góralski zagrał niecelnie.
Kasolik wycofuje do Letkiewicza. Z pierwszej piłki Letkiewicz, ale do nikogo to zagranie. No gdzieś byśmy się mogli przyczepić do Letkiewicza, do tej gry nogami w niektórych aspektach, ale to nie jest teraz istotne. Prostopadłe zagranie do Torresa. Torres przewraca się w polu karnym. Spalony. Nie, przepraszam, to nie jest Padolino. To Padolino, dokładnie tak. I żółta kartka za symulkę da Manuela Torresa. Z chęcią to obejrzę. Nurkował Manuel Torres i taka jest interpretacja sędziego Marcina Kochanka. Było lekkie starcie, ale długo po tym starciu padł Manuel Torres, rażony tutaj wręcz piorunem, padł w polu karnym, ale wydaje się, że interpretacja doświadczonego arbitra jak na realie trzecioligowe dobra, nie ma rzutu karnego, a Manuel Torres ukarany żółtą kartką. W ogóle dzisiaj trzeba powiedzieć na marginesie, że bardzo dobre zawody prowadzi. Arbiter, który na co dzień, nie ma co się dziwić, że tak sobie dobrze tutaj radzi, sędziuje znacznie wyżej, bo w Ekstraklasie czy też w pierwszej lidze. Jeśli hit sezonu, to też hitowa obsada jak na realia trzecioligowe. To ważne, żeby takie spotkania były rozgrywane na jak najwyższym poziomie, również z perspektywy sędziowskiej. Ucierpiał zawodnik AWI Świdnik, Mateusz Stryjewski. A my jeszcze raz możemy podziwiać to piękne nurkowanie Manuela Torresa. Wyraźnie szukał tutaj zagrania pod faul gracz Wieczystej. ...71 minut. Gramy w Krakowie. Cały czas przewaga jednego gola Wieczystej Kraków nad Awią. Manuel teraz może teraz zagrać wzdłuż pola karnego. Torres. Minęła piłka bramkarza, ale nie było komu skierować ją do pustej bramki. Jeszcze Faworow. Awia. Wygrali tę przebitkę na boku boiska. Piłkarze ze Świdnika, konkretnie Jakub Zagórski. Nie może wejść na boisko. Ciągle Mateusz Stryjewski zwraca uwagę sędzia asystent, że jest krew na twarzy Stryjewskiego i dlatego nie pozwalają mu wejść na boisko arbitrzy. Ale teraz już jest wszystko w porządku i Mateusz Stryjewski na boisku, a Awia w komplecie. Awia w komplecie, Awia, która nie ma piłki. To jest największy problem dla drużyny z Świdnika, bowiem nie są w stanie skonstruować jakiejkolwiek akcji pod bramką Wieczystej. Pietrzak schodzi do środka, zagrywa do Jankowskiego, wyprzedzony przez Kursę. Nic nie zmieniły w grze Awi Świdnik. Zmiany trenera Mierzejewskiego w przerwie, wprowadzenie Galary i drugiego napastnika Arkadiusza Maja do pary z Paluchowskim. Ciągle Awia wygląda tak samo, no tak jakby to było 0-0. Tak wygląda Awia Świdnik. Nie popełniają zbyt wielu błędów w defensywie piłkarzy gości. Natomiast w ofensywie jest bardzo, bardzo mizernie. Ofensywa, można powiedzieć, wręcz nie istnieje. Teraz wysoko pressingiem wychodzi Wieczysta. Opłacało się. Bije brawo trener Peszko. Motywuje swoich piłkarzy. Popełnił błąd Grabowski. W tym rozegraniu od autu rozpoczął Torres, wycofując do Faworowa. Manuel Torres, teraz nie ma żadnych wątpliwości, że był to faul i będzie żółta kartka na Bartłomieja Kafla. I szansa na dośrodkowanie ze stojącej piłki dla Rafała Pietrzaka. Albo Tomasza Swędrowskiego. Były zawodnik Ruchu Chorzów. Chociaż jest jeszcze Paweł Łysiak, chętny do wykonania tego stałego fragmentu gry. Ustawia mur Tadeusz Grabowski. Zostawił Swędrowski piłkę Pawłowi Łysiakowi. Na pewno bardziej wypoczęta noga, tak można powiedzieć. W przypadku Łysiaka, który pojawił się na boisku w drugiej połowie, Swędrowski już trochę tych kilometrów tutaj dzisiaj wybiegał.
odsłonił. Cały jeden róg bramkarz Awi. Łysiak z dośrodkowaniem na długi słupek, ale za długie to zagranie. Przeciągnięte, żaden z zawodników Wieczystej nie mógł z tego podania skorzystać. Bardzo szybko Grabowski zobaczył, że Stryjewski miał ochotę ze swojej połowy wybiec na wprost Patryka Letkiewicza, ale zagranie Grabowskiego niecelne. Torres. Blisko linii, blisko również Kafel. Skądrowski uwolnił się z podkrycia Galary, wycofał do Pazdana. Nie dziwi gra Wieczystej Kraków. Wieczysta nie forsuje tempa. Wieczysta bardzo, powiedziałbym, oszczędna w tych działaniach ofensywnych. Może teraz Łysiak wygrywa starcie z Kaflem. Łysiak. Torres. Ale złe było to przyjęcie Swędrowskiego, strata i też przewinienie Tomasza Swędrowskiego. Kara indywidualna dla Tomasza Swędrowskiego, faulowany Kalinowski. Najgorszy możliwy pakiet środkowego pomocnika zaprezentował nam teraz Swędrowski, czyli strata i faul na kartkę. Pytanie też, czy trener Peszko zaraz Swędrowskiego z boiska nie ściągnie, żeby nie ryzykować gry w osłabieniu. Takim naturalnym następcą wydaje się być Dawid Pakulski. To jest piłkarz środka pola, który na ławce rezerwowych jest i teoretycznie mógłby wejść w buty Swędrowskiego. To nie będzie łatwe, biorąc pod uwagę kaliber tego piłkarza, ale tak, jak najbardziej, jeżeli chodzi o pozycję, to wszystko się zgadza. Będą też zmiany w Awi. Nie ma na co czekać. 15 minut do końca tego spotkania. Tutaj nie ma mowy o ryzyku, to jest obowiązek, to jest konieczność trenera Mierzejewskiego, żeby spróbować odmienić losy tego spotkania. Może teraz Awia, Świdnik, jest jeszcze Galara, wybija piłkę przed nosa. Galarze, Krzywiecki. Piłka ląduje pod nogami Rozmusa, ale on był na pozycji spalonej. I zmiana. Zmiana w drużynie Awi Świdnik. Na boisku pojawi się grający z numerem 20 Igor Szczygieł, młodzieżowiec, który jesienią występował w barwach drużyny z Radzenia Podlaskiego. Podobna droga jak Arkadiusz Maj przebyta do drużyny ze Świdnika. Więc to jest kolejna zmiana ofensywna, co nie dziwi. Zagranie na Jankowskiego. Wybija na aut Jankowski po tym nie najlepszym przyjęciu, a z boiskiem pożegnał się Bartłomiej Kafel. To jest też zmiana 1-1, jeśli chodzi o status młodzieżowca. Torres przejmuje piłkę na połowie, Awi zagrywa do Jankowskiego. Cofnął się napastnik Wieczystej. Góralski napędza akcję podaniem od razu na prawą stronę do Torresa. Ten z ochotą wchodzi w dribbling. Czy to będzie rzut rożny? Nie. Stracił piłkę Torres. Od bramki rozpocznie Grabowski. Lubi to robić długim zagraniem na tych ofensywnych graczy, którzy wybiegają z własnej połowy, ale tymczasem na krótko z Machałą. Grabowski. Blisko niego Paweł Łysiak. Próbują rozgrywać piłkarze Awi. Góralski. No, były centymetry od tego, żeby stracili w bardzo niebezpiecznym rejonie piłkę obrońcy Awi Świdnik. Teraz już na połowie Wieczystej traci piłkę Stryjewski. Jeszcze będzie aut dla gości. Paluchowski ze Stryjewskim, dośrodkowanie. Bez problemu sobie z tym radzi Michał Pazdan. Jankowski próbuje utrzymać się przy piłce. Łysiak, czy to będzie 2-2? Nie, tutaj na posterunku obrońcy Awi, a konkretnie Kursa. Nieporozumienie między Stryjewskim a Kursą po tym przejęciu piłki przez stopera Awi. Faulował Rafał Kursa. Rozpocznie Letkiewicz, a zatem długie zagranie, ale to, o czym wspominałeś przy Letkiewiczu, jakikolwiek minus, to gra nogami. Nie jest to Manuel Neuer z Krakowa, ale dziś jest w bardzo dobrej dyspozycji, jeśli chodzi o grę na linii. Tu występuje naprawdę na wysokim poziomie. Te interwencje bardzo ważne w wykonaniu Letkiewicza. Długie zagranie na Jankowskiego, wygrywa ten pojedynek Machała. Teraz z wiatrem łatwiej tę piłkę wyekspediować dużo dalej. Góralski w środku z faulem wraz ze Swędrowskim. Dziewiąta minuta. Wieczysta cały czas prowadzi z Awią.
i umacnia się. No wylała takie naprawdę solidne fundamenty pod swoją pierwszą pozycję w tabeli drużyna gospodarzy. Bardzo ważne zwycięstwo, jeśli Wieczysta dopisze sobie komplety punktów po tym spotkaniu. Awia Świdnik w natarciu, Awia w polu karnym. Kalinowski powalony przez Pazdana, nie ma gwizdka, gramy dalej. Nie ma waru, do tego już nie wrócimy. Liczy się pierwsza reakcja, pierwsza decyzja arbitra głównego. Duże protesty w zespole Awi Świdnik na ławce rezerwowych. Tymczasem fatalne zagranie Kursy. Rusza Manuel Torres, jest 3-3. Manuel Torres wypuścił sobie za daleko ostatnie kilka akcji Torresa. To wręcz kryminał, powiedziałbym, jeżeli chodzi o prowadzenie piłki. Fatalne zagranie, napędzenie takiej kontry, bardzo niebezpieczne, ale teraz z odpowiedzią Awia. Bardzo dobre zagranie Stryjewskiego do ustawionego po prawej stronie Kalinowskiego. Wycofanie do Arkadiusza Maja, piłka wybita. Awia atakuje, Awia w tych ostatnich minutach nieco bardziej ofensywna. Awia też z kolejną ofensywną zmianą. Na boisku pojawi się grający z numerem 77 Szymon Rak, a my możemy przyjrzeć się tej sytuacji, w której padł jeden z piłkarzy Awi Świdnik w polu karnym po zagraniu Michała Pazdana. Jedna też kara indywidualna dla członka sztabu szkoleniowego Awi Świdnik za te protesty po właśnie tej kontrowersyjnej sytuacji. No to już jest ten moment, 81 minuta. Musi Awia po prostu zaatakować Wieczystą Kraków, nie bacząc na konsekwencje, nie bacząc na ryzyko. Inaczej pozostanie do końca sezonu rozgrywać mecze o podium prawdopodobnie. Wbija Pazdan do Jankowskiego. Maciej Jankowski, cała wolna prawa strona. Biegnie tutaj Manuel Torres. Ma szansę się zrehabilitować za kilka ostatnich akcji. Manuel Torres, dośrodkowanie zablokowane przez obrońcę Awi. Rzut z autu. Od autu Faworow, który powoli zmierza do piłki. 81 minuta. Denis Faworow. Zagranie do Łysiaka, ale nie wygra tej pozycji Łysiak. Wygrał, ale piłka opuściła boisko. Grabowski. Chce rozgrywać Awia. W pierwszej połowie tak to nie wyglądało, ale chyba z uwagi na wiatr, który jest naprawdę mocny tutaj na stadionie Wieczystej Kraków. Boi się wybijać piłkę Grabowski. Wieczysta też to przeczytała, w związku z tym podchodzi bardzo wysoko pressingiem w takich sytuacjach. Wybija Kursa. Krótko do Galary. Wyszli z tego pressingu teraz bardzo umiejętnie piłkarze Awi. Ale to jeszcze nie koniec natarcia, jest jeszcze kolejna linia obrony Wieczystej, nie ma faulu i świetnie to przejęli piłkarze Wieczystej. Jacek Góralski aż chciał przełożyć na prawą nogę, strzelił już gola Jacek Góralski dla Wieczystej. Mógł mieć tutaj drugiego, ale też twardo na nogach stali obrońcy Awi. Jacek Góralski bardzo dobrze w polu karnym próbował zaskoczyć Grabowskiego i linię obrony, rzut rożny dla Wieczystej Kraków w polu karnym, między innymi Faworow, Swędrowski, Kasolik, Pazdan, Jankowski, ale też kilku piłkarzy ustawionych do asekuracji. Tu trzeba ten wynik cenić, pielęgnować, ale też i szukać szansy na podwyższenie. Dośrodkowanie piłki w pole karne, wyskakuje tam Maj, jeszcze uderzenie Łysiaka, będzie kolejny stały fragment gry, wykonawca zapewne ten sam. Piłka będzie bita po raz kolejny z podchorągiewki. Mamy kolejny rzut rożny dla Wieczystej. Będą też zmiany, ale nie w tej przerwie wydaje się być. Przygotowani do wejścia Daniela Gipakulski. Tymczasem Wieczysta Kraków. Pierwszy słupek Swędrowski. Czy tam było zagranie ręką? Sygnalizowali to piłkarze Wieczystej Kraków. Milczy gwizdek sędziego. Gramy dalej. Rafał Pietrzak z Tomaszem Swędrowskim. Przy nim Jakub Zagórski, wychodzi Wieczysta sprzed obrońców, Faworow uderza, zablokowany strzał, jeszcze będzie szansa dla Wieczystej, wraca piłka pod pole karne.
Tadeusza Grabowskiego, Rafał Pietrzak. To już trzecia w tej sytuacji akcja z lewej strony. Wygrany pojedynek główkowy przez obrońców Awi. Szansa na kontrę, niedokładne zagranie, a zapowiadało się nieźle. Trzeba wracać. Torres wycofuje do Letkiewicza. Zagranie do Krzywieckiego. Galara. Do prawej strony. Rozpędza się Kalinowski. Kalinowski dogrywa piłkę w pole karne. Kalinowski po raz drugi wychodzi z bramki Letkiewicz i bardzo dobrze interweniuje. Ostatnie minuty, ostatnie szanse być może dla Awi Świdnik. Takimi akcjami są w stanie sprawić, że drużyna Wieczystej będzie miała problemy w obronie. Letkiewicz, długie zagranie do Torresa. Rozmus, dobrze ustawiony do Raka. Galara z pierwszej piłki. Szczygieł. Szczygieł do środka. Szczygieł, zagranie do Raka. Nie będzie nawet rzutu rożnego, a będzie zmiana w drużynie Wieczystej. No i tak przewidywaliśmy. Tomasz Swędrowski kończy udział w tym meczu na 85 minutach i przygotowany do wejścia jest już za niego Dawid Pakulski. I Manuel Torres też już odpocznie na te kilka ostatnich minut, a na boisko za Torresa wchodzi Danielak. A zatem komplet zmian w drużynie z Krakowa wykorzystany. Torres, a także Swędrowski opuszczają boisko. Tutaj podsłuchałem trochę rozmowę trenera Peszki Manuela Torresa. Torres ciągle przekonany, że był faulowany w polu karnym, kiedy otrzymał żółtą kartkę. O to dopytywał go trener Peszko. Zostanie na swoich miejscach 15 minut po zakończeniu spotkania. Ostatnie minuty tego spotkania. Łysiak odwraca się w kierunku bramki Grabowskiego. Prostopada piłka do Danielaka. Danielak to dopiero wszedł, a już miał szansę na strzelenie gola. Złapał się za głowę Sławomir Peszko. Powinien lepiej skorzystać z tej okazji graczy Wieczystej. Nie koniec zagrożenia. Jest tam właśnie Karol Danielak. Był też Łysiak. Bardzo dobre przejęcie piłki przez Łysiaka. Zagranie do Danielaka. Złe przyjęcie. Wyrzucił się nieco Karol Danielak i Kamil Rozmus był w stanie skutecznie interweniować, blokując to uderzenie. Kursa. Coraz mniej czasu. Ostatnie minuty. Awia Świdnik musi być bardzo skuteczna. Nie ma miejsca na pomyłkę. Nie ma miejsca na złe zagrania. Paluchowski, ale to, o czym mówiłem. Góralski odbiera piłkę. Tyle, że podając czyni to niecelnie. Awia w ataku pozycyjnym. Rafał Kursa. 87. minuta. Mateusz Machała. Cofnęła się teraz Wieczysta, przyjmując Awię na swojej połowie. Zagórski. Fatalne zagranie. Jakże bolesna strata. Nie w tym momencie. Nie w tak prostym zagraniu. Nie takie pomyłki. To naprawdę był prosty, szkolny błąd. Musi być skuteczniejszy Jakub Zagórski, były gracz rezerw Lecha. Jeśli Awia Świdnik chce wejść na połowę Wieczystej, to nie w taki sposób. Oddał piłkę po prostu. Jakub Zagórski, Wieczystej Kraków. Nie wiem, czy tam kogoś zobaczył na trybunach, kogo bardzo nie lubi, bo tak to wyglądało, jakby kogoś chciał trafić z kibiców. Błąd techniczny Jakuba Zagórskiego. A piłkę pod nogami trzeba szanować w meczach z Wieczystą Kraków, a szczególnie kiedy się przegrywa 0-1 i zbliża się koniec spotkania. Piłkarze, gospodarze się nie spieszą, to oczywiście zrozumiałe. Michał Pazdan. Niewiele pracy miał też w drugiej połowie, podobnie jak cały blok defensywny Wieczystej Kraków. Jeszcze mniej akcji ofensywnych niż w pierwszej, można powiedzieć, po stronie Awi. Jeden celny strzał. Z samego początku spotkania piłkarze trenera Mierzejewskiego.
nie można powiedzieć, że Avia rozegrała dzisiaj w Krakowie słaby mecz, ale zagrała bardzo asekuranckie spotkanie. Rozmus. Rak niecelnie, ale też faulowany przez Faworowa. Zostawia tą piłkę Rozmusowi, Galara. Trzeba tą piłkę przetransportować na połowę rywala. Taki cel ma zapewne Avia Świdnik. Kursa. No i przesuwają się całą jedenastką i słusznie piłkarze ze Świdnika na połowę Wieczystej. Lewa strona, Rozmus i Szymon Rak. Rak w kierunku napastników. Jeszcze Galara walczy o to, żeby Wieczysta nie wyszła z kontrą. Jankowski, Pakulski. O, fryzura podobna jak Zidane, ale rueta nie taka sama już. Łysiak. Aut dla Wieczysty, jakże cenny. 90 minut. Przez Pawła Łysiaka, a my czekamy na decyzję, o ile pogramy dłużej. Przy chałupnika, czy doliczy nam sędzia Marcin Kochanek do regulaminowego czasu gry jakieś dodatkowe, że tak powiem, bonusy dla Avii Świdnik. Danielak, uprzedzony przez Machałę. Rak, faulowany przez Łysiaka. Paluchowski natychmiastowo w kierunku Kalinowskiego. Bardzo dobre zgranie głową Rafała Pietrzaka do Letkiewicza. Zaraz się dowiemy, o ile przedłuży nam drugą połowę. Arbiter główny tego spotkania jest już gotowy z tablicą. Kierownik Wieczystej Kraków. Tymczasem jeszcze próbuje, jeszcze wierzy zespół Avii. Szybko skasowana ta akcja. Jak w całym spotkaniu, bardzo szybko pozbywają się piłki zawodnicy ze Świdnika, ale świetnie się teraz obrócił Danielak. Łysiak ma trochę więcej miejsca. Łysiak między dwóch, prostopadle. Jeszcze zagranie na prawą stronę. Danielak. Danielak zasłania tą piłkę, poczekał na wsparcie od Krzywieckiego. Krzywiecki dogrywa w pole karne, ale robi to źle, wprost pod nogi Galary. Galara, długie podanie, ale też niecelne, bo do Faworowa. Pakulski uspokoił nieco grę Dawid Pakulski. Już jesteśmy w 92 minucie spotkania. W sumie doliczył ich 5 arbiter, co teraz Państwo widzą na swoich odbiornikach. A więc jeszcze 3 minuty co najmniej nadziei Avii Świdnik na złapanie chociaż remisu w Krakowie i przedłużenia tych szans, o czym mówimy od początku spotkania, w walce o awans do drugiej ligi na poziom centralny. Tak jest, 12 punktów przewagi na ten moment nad Avią Świdnik ma drużyna Wieczystej Kraków. Faworow od autu do Danielaka. Danielak zdołał utrzymać piłkę przy linii. Wygrywa z nim pojedynek Rak, faulowany przez byłego gracza Widzewa Łódź. Grabowski. Jak najdalej od swojego pola karnego w sektor defensywny Wieczystej Kraków. Walczy o przejęcie piłki Paluchowski. Galara, jest Eryk Galara, chciał zagrać do Arkadiusza Maja, ale jeszcze będzie miała swoją szansę Avia, przynajmniej szansę na skonstruowanie szansy, tak bym to powiedział, bo rzadko, mało jest tych akcji ofensywnych po stronie piłkarzy tenera Mierzejewskiego. Wybija Wieczysta, odsłoniła się Avia. Ale tutaj już nie ma czego bronić. Jankowski 3-3. Zagranie do Łysiaka. Łysiak spokojnie poczeka na partnerów. Jest Krzywiecki, jest Jankowski, ale on decyduje się na bezpieczną opcję zagrania piłki do Pietrzaka. Łysiak efektownie utrzymał się przy piłce. Paweł Łysiak. Pietrzak gra na małej przestrzeni. Krzywiecki, doszrodkowanie piłki w pole karne, uderzenie, broni Grabowski,
Ależ to była akcja Wieczystej Kraków. Mogli w końcówce rozstrzygnąć losy tego spotkania. Mogli zamknąć ten mecz. Miał swoją główkę Maciej Jankowski, znany z tego, że potrafi w takich sytuacjach odnaleźć się w polu karnym. Ten strzał był trochę za słaby, żeby zaskoczył Grabowskiego. 94. minuta, strata w środku galary. Rusza Pakulski, rozgląda się do kogo oddać piłkę, bo bardzo ma ochotę ją oddać. Pakulski na prawą stronę do Danielaka. Prawa noga, Danielak! Grabowski odbija piłkę. Więcej miejsca od razu zrobiło się na boisku. To i pojawiły się sytuacje ofensywne. Tym razem głównie po stronie Wieczystej Kraków. Bardzo dobre dośrodkowanie. Uderza Jankowski. Piłka skozłowała, ależ dobra interwencja Tadeusza Grabowskiego. Z tej perspektywy pokazuje to, jak dobrze na linii zachował się golkiper. Wieczysta była przed szansą. Po raz kolejny golkiper Awi Świdnik interweniował po strzale Danielaka. I mam wrażenie, że ten strzał mógł być zdecydowanie lepszy. Faworow. Faulowany Jankowski bezwzględnie, zauważył to także sędzia. I to nie jest istotne, że Wieczysta Kraków ma tutaj faul. Istotne jest to, że całkowicie oddaliła grę od swojego pola karnego i spokojnie i powoli będzie grać do końca tego spotkania. Tymczasem mamy czerwoną kartkę w tym meczu i to jest czerwona kartka dla Sławomira Peszki. Dyskutuje teraz sędzia z trenerem Wieczystej Kraków. Pokazał mu wcześniej czerwoną kartkę, no musi opuścić teraz tę strefę przy ławce rezerwowych. Zdziwiony trener Peszko o tym, co się wydarzyło. Pokazuje mu arbiter boczny, że musi przejść na drugą stronę boiska w tych ostatnich kilkudziesięciu sekundach. Ależ zły trener Peszko. Jeszcze kilka słów gdzieś tam rozcieczonego trenera Wieczystej w kierunku arbitra głównego. Nie były to miłe epitety do Marcina Kochanka ze strony Sławomira Peszko, a Wieczysta przed okazją. Denis Faworow będzie zapewne starał się tą piłkę jak najdłużej utrzymać na połowie Awi Świdnik. Widzimy, że tak naprawdę nie ma chętnych na to, by w pole karne wejść. Jest tylko Karol Danielak, obok jest Paweł Łysiak. Mam wrażenie, że wszyscy piłkarze, którzy są odpowiedzialni za formację środka pola oraz defensywy, zostali w asekuracji. I słusznie, dwóch, czterech, pięciu zawodników Wieczystej Kraków na środku boiska. Gramy jeszcze jedną minutę, czy dwie, pokazał arbiter główny, doliczając czas do tego, co się wydarzyło z trenerem Wieczystej Kraków. Ten ciągle powoli opuszcza boisko, a my czekamy na to, aż Sławomir Peszko wyjdzie poza bramę okalającą murawę, inaczej sędzia, arbiter nie pozwoli na to, żeby rozpocząć to spotkanie. Peszko za bramą, Faworow już po gwizdku, może grać obrońca Wieczystej Kraków. Jest Faworow na prawą stronę do Łysiaka, to będzie taniec pod chorągiewką, tak to chyba będzie wyglądało. Łysiak bierze na siebie, na plecy zawodników Awi Świdnik. Out dla gości. Zagranie natychmiastowo w kierunku Maja. Pakulski. Pakulski musi dobrze, skutecznie osłaniać tą piłkę i robi to znakomicie, zagrywając do Łysiaka. Łysiak ma sporo miejsca, nie zdecydował się na uderzenie. Zagranie piłki do Danielaka, machała wprost pod nogi Łysiaka. Łysiak! Łysiak strzela bramkę na 2-0, a Wieczysta prowadzi. Wieczysta pewna tego, że wygra. I teraz cała ławka rezerwowych cieszy się przy linii bocznej, a cała ekipa Wieczystej Kraków na boisku. I teraz już po gwizdku sędziego mogli wbiec na murawę rezerwowi Wieczystej Kraków. W ostatnich sekundach meczu Paweł Łysiak podwyższa na 2-0. Wraca pan Sławomir Peszko i skacze teraz do tego kółka na swoich podopiecznych. To kolejne zwycięstwo Sławomira Peszki, to kolejne zwycięstwo Wieczystej Kraków i są już naprawdę bardzo, bardzo blisko awansu do drugiej ligi. Oni nie uchylili tych drzwi, oni ich otworzyli na oścież i stoją w progu. Dokładnie tak, 12 punktów przewagi, 12 zwycięstwo Sławomira Peszko w ligowych rozgrywkach. Jakże cenne, jakże ważne. Mimo tego, że opuścił murawę przedwcześnie, to fetuje wraz ze swoim teamem. To wielkie zwycięstwo nad Awią Świdnik. Niezbyt okazałe, 2-0, druga bramka w ostatniej akcji, ale jakże ważne, jakże ogromnie ciekawa będzie ta walka o drugie miejsce, nie o pierwsze, bo wydaje się, że ta została już rozstrzygnięta dzisiaj. Widzimy jeszcze bramkę
Pawła Łysiaka na 2-0 nie miał tutaj już szans przy tym strzale Tadeusz Grabowski. Wieczysta Kraków pokonuje Awie Świdnik 2-0 i tak powiedziałeś, niezbyt okazałe zwycięstwo, ale bardzo solidne, taka jaka jest solidna pod wodzą Sławomira Peszki Wieczysta Kraków, bo tak właśnie to wygląda i kroczy bardzo dużymi krokami w kierunku szczebla centralnego. My za dzisiaj już się z Państwem, Państwu za dzisiaj serdecznie dziękujemy i będziemy się z Państwem żegnać ze stadionu Wieczystej Kraków. Komentowali ten mecz Julian Duleumba, Łukasz Sarlej. Do usłyszenia na kolejnych zawodach. Wyjeżdża do Wiązownicy, gdzie spotka się z miejscową KF Wiązownicą. Natomiast za 2 tygodnie, 6 kwietnia, w sobotę, Wieczysta Kraków podejmuje Podlasie, Biała Podlaska. Jak zwykle w samo południe o godzinie 12. Zapraszamy już dziś serdecznie do wsparcia żółto-czarnych w marszu do drugiej ligi. 6 kwietnia, godzina 12, tutaj w twierdzy na ulicy Kazimierza Chałupnika w samo południe. Mam nadzieję, że widzimy się w podobnej liczbie jak dzisiaj. Wielkie dzięki za to, że byliście dzisiaj z żółto-czarnymi, za doping, za wsparcie. A kibicom przyjezdnym przypominam o tym, aby pozostali jeszcze na sektorze przez około 15 minut. Yeah.